kadencji Rady Miejskiej w Korfantowie i stwierdzam prawomocność obrad, gdyż w obradach uczestniczy 15 radnych. Witam serdecznie szanownych radnych, burmistrza Korfantowa, panie i panów sołtysów, komendanta Komisariatu Policji w Korfantowie wraz z podwładną, tak powiem, przedstawicieli wykonawców strategii i koncepcji opracowanych w ramach obszaru funkcjonalnego Partnerstwa Neskiego 2020. Witam. Naczelników Wydziału Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych, gości zaproszonych na dzisiejszą sesję. Porządek obrad dzisiejszej sesji przedstawia się następująco. Punkt pierwszy. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Punkt drugi. Informacja burmistrza o pracy międzysesyjnej. Punkt trzeci. Interpelacja i zapytania radnych. Punkt czwarty. Przyjęcie strategii i koncepcji opracowanych w ramach obszaru funkcjonalnego Partnerstwo Neskie 2020. I tutaj mamy wystąpienie wykonawcy strategii rozwoju obszaru funkcjonalnego Partnerstwo Neskie 2020. Podpunkt A. Pytania i dyskusje radnych. Podpunkt B. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia strategii rozwoju obszaru funkcjonalnego Partnerstwo Neskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku. Następnie w punkcie B. Wystąpienie duże B. Wystąpienie wykonawcy strategii rynku pracy obszaru funkcjonalnego Partnerstwo Neskie 2020. I tutaj mamy pytania i dyskusje radnych. Podpunkcie B. Uchwały w sprawie uchwalenia strategii rynku pracy obszaru funkcjonalnego Partnerstwo Neskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku. I w punkcie C dużym wystąpienie wykonawcy strategii rozwoju społecznego obszaru funkcjonalnego Partnerstwo Neskie 2020. I podpunkt A. Pytania i dyskusje radnych. Podpunkt B. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia strategii rozwoju społecznego obszaru funkcjonalnego Partnerstwo Neskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku. I duży punkt D. Wystąpienie wykonawcy strategii rozwoju transportu obszaru funkcjonalnego Partnerstwo Neskie 2020. Podpunkt A. Pytania i dyskusje radnych. Podpunkt B. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia strategii rozwoju transportu obszaru funkcjonalnego Partnerstwo Neskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku. I duży podpunkt E. Wystąpienie wykonawcy koncepcji zintegrowanego transportu publicznego dla obszaru Partnerstwo Neskie 2020. Pytania i dyskusje radnych. Podpunkt B. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez gminę Korfantów koncepcji zintegrowanego transportu publicznego dla obszaru funkcjonalnego Partnerstwo Neskie 2020. Punkt piąty. Sprawozdanie zrealizowanych zadań z zakresu pomocy społecznej oraz zadań realizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2015 rok. Podpunkt A. Wystąpienie kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Korfantowie. Podpunkt B. Wystąpienie pełnomocnika burmistrza do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Podpunkt C. Dyskusja i pytania radnych. Podpunkt D. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2015 rok oraz przedstawienia wykazu potrzeb związanych z realizacją zadania. Punkt szósty. Podjęcie uchwał. Podpunkt A. W sprawie współdziałania pomiędzy gminą Korfantów a powiatem Neskim w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Podpunkt B. W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice. Podpunkt C. W sprawie uchylenia uchwały numer L łamane przez 377 łamane przez 2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24 września 2014 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznych i oświatowych w gminie Korfantów.
Podpunkt D. W sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Podpunkt E. Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Korfantów na 2016 rok. Podpunkt F. W sprawie zmian budżetu gminy Korfantów na 2016 rok. Podpunkt G. W sprawie zmian w budżecie gminy Korfantów na 2016 rok. Podpunkt H. W sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu nyskiego. Podpunkt I. W sprawie uchylenia uchwały nr 16/119/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia zmiany statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu. Podpunkt J. W sprawie zorganizowania bezpłatnego transportu dzieciom oddziałów przedszkolnych oraz uczniom szkół podstawowych i gimnazjum. Podpunkt K. W sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Korfantowie. Podpunkt L. W sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Korfantów. Punkt 7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych. Punkt 8. Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia. Punkt 9. Przyjęcie protokołu z 16 sesji Rady Miejskiej w Korfantowie. Punkt 10. Zamknięcie obrad 17 sesji Rady Miejskiej w Korfantowie. Na wniosek burmistrza Korfantowa wnoszę o dodanie do porządku obrad 17 sesji Rady Miejskiej do punktu 6, czyli podjęcie uchwał, podpunktu E, podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia gminy Korfantów do realizacji projektu pod nazwą Bliżej Rodziny i Dziecka. Wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8 Integracja Społeczna, współfinansowego z Europejskiego Funduszu Społecznego jako partner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem wyżej wymienionego projektu uchwały pod obrady 17 sesji Rady Miejskiej? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję Radzie za głosowanie i stwierdzam, że wyżej wymieniony projekt uchwały został dodany do porządku sesji stosunkiem głosów 15 za. Na wniosek burmistrza Korfantowa wnoszę o dodanie do projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej autopoprawek. Kto z Państwa radnych jest za dodaniem autopoprawek? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie ma. Dziękuję Radzie za głosowanie i stwierdzam, że Rada autopoprawki przyjęła stosunkiem głosów 15 za. Na wniosek burmistrza Korfantowa wnoszę o dodanie autopoprawek do projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Korfantów na 2016 rok. Kto jest za wprowadzeniem autopoprawek? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie ma. Kto się wstrzymał? Nie ma. Dziękuję Radzie za głosowanie i stwierdzam, że autopoprawki zostały przyjęte przez Radę stosunkiem głosów 15 za. Na wniosek burmistrza Korfantowa wnoszę o dodanie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Korfantów na 2016 rok. Kto jest za wprowadzeniem autopoprawek? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję Radzie za głosowanie i stwierdzam, że autopoprawki zostały przyjęte przez Radę stosunkiem głosów 15 za. Przechodzimy do punktu drugiego. Informację o pracy międzysesyjnej burmistrza Korfantowa przedstawi sekretarz gminy pan Jarosław Szewczyk. Proszę bardzo, udzielam głosu. Panie przewodniczący, szanowna rado, drodzy goście. W okresie międzysesyjnym burmistrz bądź jego przedstawiciele zajmowali się następującymi sprawami. I tak, między innymi oczywiście 28 stycznia zebranie wiejskie w Przydrożu Wielkim, 29 stycznia zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej we Włostowie. 1 lutego przedstawiciel burmistrza zawarł akt notarialny, sprzedaliśmy nieruchomość.
lokal mieszkalny w Korfantowie przy ulicy 3 Maja dla najemcy, wartość 15 600 zł. Tego dnia burmistrz zawarł z naszym zakładem komunalnym porozumienie na przebudowę i zmianę przeznaczenia użytkowanego parteru budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na biura Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, etap drugi. Planowany koszt to około 70 tysięcy złotych, a termin do 30 listopada tego roku. Zostały zawarte także umowy z firmą usługi projektowej Nadzór Budowlany z Nysy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego właśnie na tym zadaniu. Wartość prac 2100 zł i z firmą usługi kosztorysowe i techniczne w budownictwie z Nysy na pełnienie funkcji kierownika budowy właśnie na tym zadaniu. Wynagrodzenie 3321 zł. 2 lutego gmina Korfantów przystąpiła do 5 grupy zakupowej. Grupę tę organizuje Związek Gmin Śląska Opolskiego, realizującej zakup energii elektrycznej na 2017 rok. Dzięki wspólnym postępowaniom przetargowym już od kilku lat udaje nam się uzyskać niższą cenę energii elektrycznej we wszystkich naszych obiektach gminnych. 3 lutego burmistrz zawarł porozumienie z zakładem komunalnym na remont świetlicy wiejskiej w Myszowicach. Środki będą pochodziły z funduszu sołeckiego w wysokości 3000 zł brutto. 4 lutego burmistrz uczestniczył w uroczystym podsumowaniu działalności upowszechnieniowej i doradczej za 2015 rok terenowego zespołu doradztwa rolniczego w Nysie. Przedstawiciel burmistrza uczestniczył w uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka, które było zorganizowane w siedlicy wiejskiej w Węży. Burmistrz uczestniczył w spotkaniu organizowanym przez Związek Emerytów i Rencistów w Korfantowie. 5 lutego przedstawiciel burmistrza uczestniczył w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Węży. 6 lutego burmistrz uczestniczył w zebraniu strażackim w Rzymkowicach. 9 lutego burmistrz uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami subregionu południowego. Było ono zorganizowane w Muzeum w Nysie. Zostało także zawarte porozumienie z naszym zakładem komunalnym na zakup i montaż ogrodzenia wokół przyszłej świetlicy w Borku. Środki pochodzą z funduszu sołeckiego i jest to kwota 6 tysięcy złotych brutto. 10 lutego burmistrz prowadził konwent sołtysów naszej gminy. 12 lutego uczestniczył w zebraniu strażackim w Przechodzie, a 13 lutego w Korfantowie. 15 lutego zlecił naszemu zakładowi komunalnemu dwie prace. Pierwsza to wykonanie remontu drogi wiejskiej o nawierzchni gruntowo-tłuczniowej w Puszynie. Koszt wykonania 4889,81 zł. I drogi wiejskiej Stara Jamka. Wartość, kwota wynagrodzenia 2669,79 zł. 16 lutego burmistrz prowadził coroczne spotkanie z księżmi parafii rzymskokatolickich z terenu naszej gminy. Było poświęcone zadaniom ujętym w budżecie na 2016 rok oraz wszystkim sprawom bieżącym. Zostały zlecone tego dnia następujące prace. Opolskiej Grupie Geodezyjnej z Nysy prace związane z podziałem działki 204 o powierzchni 37 arów przy Drożu Wielkim. Wynagrodzenie 2,890,50 groszy brutto. Drugie zlecenie zakładowi komunalnemu na wykonanie remontu uszkodzonego chodnika w rynku w Korfantowie i odcinka chodnika przy ulicy Kilińskiego. Łączna praca została wyceniona na 2644,76 zł. 17 lutego było podpisane zarządzenie, o którym wspomnę. Zarządzenie w sprawie udzielenia dotacji celowych na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców gminy Korfantów w 2016 roku. Myślę, że istotna sprawa. Tego dnia burmistrz uczestniczył w Pruszkowie w spotkaniu zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski naszego województwa na temat zagadnienia społeczne i komunalne w środkach europejskich na lata 2014-2020 w ujęciu obszarów wsparcia i oddziaływania w regionie. Zawarł porozumienie z naszym zakładem komunalnym na odnowienie świetlicy we Włodarach. Fundusz sołecki 6 tysięcy złotych brutto. I została zamówiona kostka dla sołectwa Piechocice, kostka brukowa. Oczywiście fundusz sołecki 2125,44 zł. Jeśli chodzi o kolejny dzień, 18 lutego, przedstawiciele burmistrza uczestniczyli w spotkaniach
Ja uczestniczyłem w spotkaniu z wojewodą opolskim. Dotyczyło ono współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w różnych obszarach, a naczelnik Nowacki w konferencji organizowanej przez marszałka województwa Gospodarka Wodna w kontekście zapobiegania skutkom zmian klimatycznych w województwie opolskim. W trakcie tej konferencji, tego spotkania, takie światełko się pojawiło w tunelu ponownie, po raz kolejny od wielu lat, już od pewnie kilkudziesięciu. Oczywiście związane to światełko jest ze zbiornikiem Ścinawa Gryżu w Piorunkowice. Tego dnia zakupiono licencję na oprogramowanie kosztorysowe 4511,10 zł brutto, a także przedłużono na kolejny rok dostęp do systemu informacji prawnej 7688,12 zł brutto. 19 lutego burmistrz uczestniczył w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie w posiedzeniu Rady Rynku Pracy. 22 lutego zostały zlecone prace związane z wyceną nieruchomości. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć nieruchomości. Łączna wartość 1476 zł brutto, a rzeczoznawca Iwona Krysiak z Nysy. 23 lutego burmistrz uczestniczył w posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów naszej Rady. Zlecił zakładowi komunalnemu wykonanie remontów przepustów na drogach wewnętrznych w Niesie Będowicach 3198,49 zł, w Starej Jamce 3186,32 zł. Prace te zostały w efekcie tego zlecenia wykonane i oczywiście odebrane, odebranie 17 marca. 24 lutego burmistrz uczestniczył w uroczystym oddaniu do użytku drogi gminnej ulica 3 Maja w Korfantowie oraz w posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska naszej Rady. 26 lutego burmistrz uczestniczył w posiedzeniu Komisji Oświaty, Wychowania i Spraw Społecznych naszej Rady oraz w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej naszej Rady. Przedstawiciel burmistrza sprzedał nieruchomość. Akt notarialny został zawarty na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Korfantowie przy ulicy Wyzwolenia. Tryb przetargowy, a cena nieoszałamiająca 4900 zł za 15 m2. 27 lutego burmistrz uczestniczył w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w OSP w Ścinawie Małej, 28 lutego w zebraniu wiejskim we Włodarach. Taka ciekawostka dotycząca miesiąca lutego. Przyjęto 323 wnioski w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego za zakupione paliwo, to dotyczy tej sfery rolniczej. Areał, jaki został wykazany do tego paliwa, to 8227 hektarów z małym kawałkiem, a faktury, jakie wpłynęły, to 2000, prawie 400 faktur do przeanalizowania. 1 marca burmistrz podpisał zarządzenie w sprawie wyznaczenia ośrodka pomocy społecznej w Korfantowie do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. Mowa tu oczywiście o programie 500+. Nasz ośrodek właśnie tym programem będzie się zajmował. 3 marca burmistrz zawarł umowę z autorską pracownią projektową Arch Studio z Opola na wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej i kosztowej termomodernizacji oraz modernizacji instalacji centralnego ogrzewania budynku przedszkola w Ścinawie Nyskiej. Kwota wynagrodzenia 17 220 zł brutto. 4 marca burmistrz uczestniczył w gimnazjum w Korfantowie w drugim wojewódzkim festiwalu piosenek Czesława Niemena w ramach obchodów Dnia Patrona Szkoły. Tego dnia na konto gminy wpłynęła kwota 18 600 zł z tytułu wypłaty odszkodowania związanego z pozytywnym rozpatrzeniem odwołania złożonego przez firmę Ekon z Nysy od rozstrzygnięcia przez burmistrza Korfantowa przetargu na usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Patrz inaczej, ubezpieczyciel wypłacił kwotę, którą ponieśliśmy na całe sprawy związane z tym trybem odwoławczym. Tego dnia zostało zlecone naszemu zakładowi komunalnemu wykonanie pracy remontowych na drogach miejskich ulicy Spacerowej i Parkowej w Korfantowie i kwota 5000 zł brutto. 7 marca burmistrz uczestniczył w zebraniu wiejskim w Przechodzie. Przedstawiciel burmistrza sprzedał nieruchomość niezabudowaną we Włodarach, działka 88/1, 16 arów, 34 m2, tryb przetargowy, kwota w przetargu 23 300 zł plus podatek VAT 5359 zł. Zostało zlecone także firmie Mat Drew z Rzymkowic wykonanie szafek dla OSP w Rzymkowicach, fundusz sołecki 4000 zł brutto. 9 marca
istotne zarządzenie w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie wykonanie modernizacji obejmującej instalację centralnego ogrzewania oraz pomieszczenie kotłowni w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Korfantowie. Być może tym razem przetarg uda się skutecznie rozstrzygnąć. Tego dnia burmistrz prowadził konwent sołtysów. Przedstawiciel burmistrza uczestniczył w zebraniu wiejskim we Włostowie. 10 marca burmistrz prowadził naradę z udziałem kierownictwa gminy. Uczestniczył także w walnym zebraniu członków Stowarzyszenia Nyskiego Księstwa Jezior i Gór w Nysie. 12 marca burmistrz uczestniczył w 17 powiatowych potyczkach matematycznych. Były one zorganizowane w gimnazjum w Korfantowie. 13 marca burmistrz uczestniczył w spotkaniu z okazji Dnia Kobiet w Puszynie. 14 marca zostały zlecone rzeczoznawcy majątkowemu Iwonie Krysiak z Nysy wyceny nieruchomości, 3 lokale mieszkalne, gruntowa, niezabudowana, zabudowana, położona w Korfantowie. Łączna wartość wynagrodzenia 2029,50 zł brutto. Burmistrz zlecił naszemu zakładowi komunalnemu wykonanie remontu dróg miejskich, ulica Długa, Kościuszki częściowo, łączne wynagrodzenie 3000 zł brutto. Drugie porozumienie z zakładem zostało zawarte na zakup, montaż szamba do świetlicy wiejskiej w Pleśnicy, fundusz sołecki 3000 zł brutto. 15 marca, istotna taka fajna informacja, że właśnie do tego dnia od początku roku burmistrz pozytywnie zaopiniował dwie zmiany dorocznych planów łowieckich, bo takimi sprawami też się zajmujemy, oraz pozytywnie zaopiniował 7 nowych planów łowieckich na rok gospodarczy 2016-17. Plany te zostały przedłożone przez koła łowieckie posiadające obwody na terenie naszej gminy. 16 marca burmistrz uczestniczył w spotkaniu radnych naszej rady z dyrektorami placówek oświatowych. Uczestniczył także w posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska naszej rady. 17 marca burmistrz prowadził naradę z udziałem kierownictwa gminy oraz uczestniczył w walnym zgromadzeniu przedstawicieli gminnej spółki wodnej w Korfantowie. Do tego dnia wpłynęło 25 wniosków o udzielenie dotacji na usuwanie azbestu. Łączna powierzchnia to ponad 3000 metrów kwadratowych, to jak na naszą gminę dosyć sporo. Oczywiście termin jeszcze nie upłynął. 18 marca burmistrz uczestniczył w posiedzeniu Komisji Oświaty, Wychowania i Spraw Społecznych naszej rady oraz w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej naszej rady. 21 marca zawarł umowę z opolskim kuratorem oświaty w sprawie wysokości i trybu przekazywania w tym roku środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. I kwota, jaka tutaj być może wystąpi w bieżącym roku, to 203 375 zł. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy radni mają pytania bądź uwagi do przedłożonej informacji? Nie widzę pytań, dziękuję. Udzielam teraz głosu panu Jerzemu Bracichowiczowi, komendantowi Komisariatu Policji w Korfantowie, który przedstawi mapę zagrożenia powiatu nyckiego. Bardzo proszę, udzielam głosu. Głównej Policji w Warszawie podjęło inicjatywę dotyczącą tworzenia map zagrożeń przestępczością na terenie kraju, województwa, powiatu i gminy. Dlatego też chcielibyśmy przedstawić Państwu, jak na dzień dzisiejszy wyglądają te prace, które myśmy podjęli jako policja, jak my mamy zamiar tworzyć te mapy zagrożeń i czy one będą przydatne przede wszystkim Państwu, społeczeństwu, bo chodzi o to, żeby te mapy zagrożeń były publikowane. One będą publikowane na stronach komend powiatowych, wojewódzkich i komendy głównej i każdy obywatel może wejść, sprawdzić sobie i zobaczyć, jak wygląda zagrożenie przestępczością na danym terenie. I tutaj generalnie rzecz biorąc mamy tutaj mapę, która przedstawia zagrożenie, jakie występuje na terenie powiatu nyskiego w ubiegłym roku. Jest to z rozbiciem na gminy, jak również komisariaty. Jak Państwo widzą, w ubiegłym roku na terenie Korfantowa odnotowaliśmy 161 przestępstw. Są to przestępstwa stwierdzone.
Tylko że komisariat w Korfantowie obsługuje również gminę Łambinowice i do tych przestępczości naszego komisariatu należy doliczyć jeszcze przestępstwa, jakie zaistniały w Łambinowicach. Tutaj mamy w rozbiciu na przestępstwa kryminalne, czyli przestępstwa typu kradzieże, włamania, rozboje, groźby karalne, uszkodzenia ciała, bójki, pobicia, zniszczenia mienia. I takich przestępstw odnotowaliśmy 130. Tutaj mamy przestępstwa gospodarcze. I tak wygląda po kolei, rozbijamy też to na różnego rodzaju kategorie przestępstw. Pokaż dalej. Tu mamy przestępczość narkotykową. Jak Państwo widzą, w gminie Korfantów nie odnotowaliśmy przestępstwa narkotykowego, co nie znaczy, że takowych przestępstw tutaj nie ma, ponieważ przestępstwa narkotykowe zazwyczaj są ujawnione wtedy, kiedy policja sama ujmie dealera czy osobę, która posiada narkotyki, jak również plantację narkotykową. No niestety w ubiegłym roku myśmy tutaj nie odnotowaliśmy żadnych takich przestępstw, co nie znaczy, że takich przestępstw nie ma, bo chociażby z ostatniego miesiąca na terenie gminy Korfantów policja ujawniła znaczną plantację marihuany, gdzie ujawniono ponad 300 krzaków marihuany. Jest to jedna z większych plantacji, jaką w tym roku w województwie opolskim żeśmy ujęli. To są przestępstwa w 7 kategoriach, które też są to typowo kryminalne, typu kradzieże, włamania, zniszczenia mienia, bójki, pobicia. Może nie będę dalej Państwu pokazywał, jak to wygląda dalej, bo tak moglibyśmy mówić dość długo. Kwestia jest tego typu, dlaczego tutaj jestem i dlaczego przedstawiamy Państwu te slajdy i naszą mapę. Chodzi nam o to, żeby Państwo się wypowiedzieli na temat, czy jest sens robienia takich map, czy interesuje to społeczeństwo, czy może Państwo mają jakieś inne dla nas, powiedzmy, sugestie, co Państwo by jeszcze widzieli na temat tych map, czy coś innego ująć, czy tego typu pokazywanie przestępczości do opinii publicznej będzie miało oddźwięk pozytywny czy negatywny. Powiem szczerze, są różne głosy, ponieważ są też ludzie, którzy mówią, tak, pokazujemy przestępcom, gdzie przestępstw jest mało, gdzie policja nie jest uczulona na tego typu przestępstwa, więc tam się przenosimy, prawda? Może to być w ten sposób. Jak również ktoś popatrzy, no mam zamiar wybudować dom i w Łambinowicach nie ma przestępstw. No to wybuduję na terenie Łambinowic, bo będę się tam czuł bezpieczny. Dlatego przedstawiamy taką mapę i chcemy iść w tym kierunku, by społeczeństwo, dlatego są te konsultacje, dlatego ja tutaj jestem, by Państwo nam powiedzieli, czy idziemy w dobrym kierunku, czy zda to egzamin, czy będzie to potrzebne lub nie, czy będzie to miało oddźwięk negatywny, pozytywny, jak Państwo to widzą. Proszę bardzo, czy ktoś z radny może ma jakąś sugestię czy zapytanie w tej sprawie? Proszę bardzo, udzielam głosu radnemu Byszkowskiemu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście, ja miałem akurat w zeszłym tygodniu taki przykład związany z pytaniem dotyczącym przestępczości w naszej gminie. A mianowicie miałem spotkanie z kandydatem na kupno naszej szkoły w Puszynie i ten pan właśnie zadał mi pytanie, a jak w gminie jest sytuacja związana z przestępczością? Czy tutaj są jakieś rozruby, czy gmina jest spokojna i tak dalej. Czyli uważam, że ludzie jednak chcą wiedzieć. Chcą wiedzieć i to, co pan komendant tutaj przedstawia, akceptuję ze swojej strony, jak najbardziej. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze tak powiem Państwu. Tego typu mapy mają być aktualizowane w systemie kwartalnym i one będą narastały. Czyli będzie utworzona po pierwszym kwartale mapa, po drugim kwartale będzie dodane, także będzie to wszystko aktualne, przynajmniej takie są propozycje i taki jest program tego wszystkiego, że w ten sposób ma to wyglądać, że to ma być na bieżąco, nie w systemie rocznym, ale kwartalnym, że w każdej chwili każdy może wejść na stronę komend powiatowych, wojewódzkich i komendy głównej i sprawdzić, jak wygląda to w województwie opolskim, jak wygląda w województwie dolnośląskim i tak dalej. Także
każdy będzie mógł na to zajrzeć, poglądać sobie i popatrzeć, jak to wygląda. Proszę bardzo, udzielam głosu radnemu Zawadzkiemu. Panie przewodniczący, szanowni radni, goście zebrani. Ja mam taką uwagę, ja jestem też za tym, żeby jak najwięcej danych publikować, które są możliwe oczywiście, bo wiadomo, informacja to jest podstawa teraz dzisiejszego społeczeństwa. Tylko mam taką uwagę, żeby te dane były podawane w taki sposób, żeby, bo można danymi w różny sposób manipulować. Na przykład można powiedzieć, że jeżeli jakiegoś przestępstwa było w pewnym roku jedno, a na drugi rok dwa, no to czyli o 100% wzrosła przestępczość, tak? Można by tak powiedzieć. Albo nawet o 200, jeżeli będzie 3. Czyli, a poza tym, tak jak pan mówi, tutaj jest na przykład podane, komisariat jest w Korfantowie, są przestępstwa też, które z gminy Łambinowice, tam się okazuje, że jakby jest mniej niż u nas, tak, pewnych przestępstw. Żeby jak najbardziej, żeby to było obiektywne i zgodne właśnie z tym, co się rzeczywiście dzieje. Dziękuję. Dziękuję. My mamy wiele głosów na ten temat. Ja państwu powiem jeszcze jedną rzecz taką, która bardzo często są ludzie, którzy o tym mówią, by wykazywać na przykład ilość przestępstw w stosunku do mieszkańców na danym terenie, bo to też ma jakiś obraz, bo nagle popatrzymy w NYS-ie, tak jak tutaj mamy 830 wykroczeń dotyczących spożywania alkoholu, to jest gmina Pakosławice, Skoroszyce i Nysa, bo Komenda Powiatowa Policji w NYS-ie taki zasięg ma terytorialny. I tam jest 830 przestępstw, u nas 25, czyli u nas jest ok, a tam jest źle. A tak de facto, jak weźmiemy to w stosunku do mieszkańców, no to będzie to wyglądało inaczej, prawda? Dlatego zbieramy wszelkiego rodzaju sugestie i propozycje do tych map. My to przesyłamy do Komendy Głównej i tam nadal trwają prace na ten temat. Jak ona będzie w rzeczywistości wyglądała, to my jeszcze nie wiemy. Na razie jest to propozycja taka, jaka jest wypracowana w Komendzie Głównej, a myśmy tylko nanieśli swoje dane tutaj, jeżeli chodzi o powiat nyski. Czy jeszcze jakieś zapytania są w tej sprawie, czy nie ma? Nie ma radnych, bo już wszystko jasne. Chyba to jest celowe, istotne, także myślę, że to jest... Dziękuję państwu ślicznie. Bardzo dziękuję panu komendantowi. Rozumiem, że to już wszystkie te informacje, tak, które miały być przekazane. Dziękuję bardzo. To wszystko, na pewno spotkamy się na sesji bezpieczeństwa. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Przechodzimy zatem do punktu trzeciego. Kto z państwa radnych chciałby zgłosić interpelację lub zapytanie? Proszę bardzo, udzielam głosu radnemu Mateusz Pępek. Ja mam tutaj trzy tematy. Chciałbym wrócić do drogi pana Podgórskiego, bo tam zaczepił mnie już kilka razy, żeby się przypomnieć w tym temacie. To tam pana burmistrza trzyma za język, za słowo, o tak powiem. Druga sprawa, droga za remizą. Chciałbym panie burmistrzu spytać, czy coś w tym temacie dalej wiemy, czy powiat dalej się broni od tej drogi, czy będziemy ją robić, czy nie, bo ta droga jest z dniem coraz gorzej. Z każdym dniem, każde opady, tutaj tak samo pani sołtys nie może dojechać do domu. Za niedługo będziemy mieć, podejrzewam, jakieś wnioski o pozew, o urwanie miski lub czegoś innego. Także to jest to i w zeszłym roku składałem interpelację odnośnie odnowienia nawierzchni od zakrętu na dole węży w stronę Ścinawy. Powiat zgłosił, że w zeszłym roku nie będą żadnych planów, ale może w tym roku by się udało, bo ta droga tak samo, ten odcinek 150 metrów jest, tam już się po prostu nie da tego łatać. Ten asfalt się rozpada nawet, można powiedzieć, pod stopami ludzkimi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z radnych ma zapytania? Proszę bardzo, udzielam głosu radnemu Gacek Piotr. Panie przewodniczący, wszyscy goście, no i szanowni radni, chciałbym zgłosić takie w sumie dwie interpelacje, które dotyczą usuwania
drzew. U nas chodzi mi o Aleję Kasztanową, która idzie w kierunku Podgórza. Tam przy większych wiatrach dochodzi do awarii prądu. Nie wiem, jak to tam co miało być rozwiązane, bo nie wiem, czy wystarczy dać tylko zezwolenie na jakieś przycinkę tych drzew, czy usunięcie, a zakład energetyczny sam we własnym zakresie by to zrobił, czy to jest w naszej kwestii, prawda? Drugie takie drzewo, które wolnostojące, które stwarza zagrożenie na Młynówce, to jest pojedyncza sztuka, ona jest przechylona w kierunku linii energetycznej, a w środku jest pusta. Po prostu przy większej wichurze to może polecieć na tą linię energetyczną i będziemy bez prądu. I następne, jakie mamy problem w naszej miejscowości, to już rozmawiałem wcześniej z panem burmistrzem, jeżeli chodzi o mostek, który jest na tej ścieżce dla pieszych, rowerowej, która tutaj z jednej strony kończy się na wprost kościoła, a z drugiej strony tam, gdzie jest ta kładka przez rzekę przerzucona, to jest taki mostek na takim rowie farskim tak zwanym i tam się rozjechały już te przyczółki, lecą do rowu, z jednej strony całkowicie, z drugiej już tam ledwie co wisi i on jest od góry przykryty płytami drogowymi, które te płyty również się obniżyły, tam się to wszystko rozsuwa. I jest taka prośba, żeby, jeżeli by ewentualnie robić tam ten remont, to zabezpieczyć też te brzegi barierkami, bo tam dzieci chodzą do szkoły, do przedszkola, żeby tam stworzyć jakieś takie bezpieczne przejście po prostu. Dziękuję, na razie to wszystko. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, udzielam głosu radnemu Zawadzkiemu, tak? Był pierwszy. Dziękuję, panie przewodniczący. Panie burmistrzu, ja mam trzy interpelacje, a wszystkie dotyczą właściwie jednej drogi, drogi 407, drogi wojewódzkiej. Prosiłbym o interwencję u zarządcy drogi w sprawie, po pierwsze, pierwsza sprawa, to są zakrzaczenia, które są przy tej drodze w rowach. Właściwie one już powoli wychodzą na jezdnię. Przy wyjeździe z dróg tych gruntowych one uniemożliwiają w ogóle sprawdzenie, czy coś nie nadjeżdża. Także jest duże zagrożenie. No wiadomo, zwierzyna też czasami może wtargnąć nagle z tych krzaków. Także to szczególnie właśnie tutaj między Korfantowem, Kuropasem i później dalej właściwie aż do Włodar. To jest chyba taki najgorszy odcinek tutaj. Druga interpelacja. W imieniu mieszkańców. Już złożymy jutro prawdopodobnie petycję w tej sprawie z podpisami mieszkańców, ale chciałbym jeszcze jakby wzmocnić to i też interpelacją. Chodzi o budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Kuropasie. U nas nie ma po prostu tam poboczy, są od razu rowy, jest niebezpiecznie, dzieci, osoby starsze, które czasami zmierzają, jeżeli się mijają dwa pojazdy, no po prostu czasami trzeba wręcz uciekać do rowu, no, jest taka sytuacja. Prosiłbym, żeby zainterweniować w tej sprawie. No i trzecia sprawa, podobna sytuacja jest w Renarcicach i tutaj też wiem, że mieszkańcy też działają w tej sprawie i chcą złożyć petycję, także też chciałbym, aby tą sprawę chodnika w Renarcicach poruszyć przy drodze wojewódzkiej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Udzielam głosu radnemu Byczkowski Bernard. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado. Ja mam cztery interpelacje, jedno pytanie. Pierwsza interpelacja związana jest ze zgłoszeniem przez sołtysa miejscowości Rączka problemu dotyczącego przeciekającego dachu świetlicy wiejskiej. Problem ten ciągnie się od jakiegoś czasu. Próby jego naprawy miały już miejsce, ale niestety bez oczekiwanych efektów. Ostatnie deszcze potwierdziły, że woda przecieka dalej, niszcząc tym samym kasetony na suficie, nową podłogę oraz znajdujące się wyposażenie. Świetlica dysponuje stołami nowymi krzesłami tapicerowanymi, więc jest duże niebezpieczeństwo ich zniszczenia. Wstępne oględziny przez sołtysa i Rady Sołeckiej pokrycia dachu wskazują na jego całościowe pokrycie. Jest to dach o metrażu około 200 metrów kwadratowych. Jego możliwość umocowania ład, a tym samym położenia blachy, które w 100% wyeliminuje właśnie omawiany problem. Proszę fachowe służby o szczegółowe rozpoznanie tematu i podjęcie stosownych rozwiązań. Druga interpelacja. Wracam z tematem stanu dróg.
czy powiatowych, czy wojewódzkich, tutaj bez różnicy, po kończącym się okresie zimowym. Pozwólcie Państwo, że odwołam się ponownie przykładem drogi Korfantów-Puszyna, na której aktualnie jest wiele dziur, mniejszych, większych, które próbowano około 2 tygodnie temu łatać, ja to mówiłem na komisji, taką metodą łopata-przyklepanie, jeszcze w sytuacji, kiedy padał deszcz. To po prostu stworzyło niedokładność, nieprecyzyjność tej naprawy. Niektóre załatwione, resztę pozostawiono, to jest druga sprawa. Ponadto w miejscach, gdzie tworzą się zastoiny wód, o których ja ciągle też mówię, o których też pisałem do starostwa, do Zarządu Dróg Powiatowych w zeszłym roku, asfalt aktualnie popękał, kruszy się, tworzy niebezpieczne zapadłości kolejne. Proszę sobie wyobrazić pojazd, który jedzie drogą i wjeżdża w taką kałużę, a tam w tej kałuży potężnej jest dziura czy jakieś nierówności. Mało tego, koła samochodów niejednokrotnie wyrzucają kruszący się asfalt, co stwarza duże niebezpieczeństwo dla pojazdu przejeżdżającego, czy też, nie daj Boże, rowerzystów. Prosiłbym o ponowną interwencję w tym temacie. Trzecia interpelacja. W odwołaniu do interpelacji, którą składałem również w zeszłym roku, prosiłem o zamontowanie dodatkowych lamp oświetleniowych w Puszynie, konkretnie przy drodze kamiennej przebiegającej do osiedla Popegarowskiego. W odpowiedzi na tę interpelację otrzymałem informację. Pismo z dnia 8 kwietnia 2015 roku. Cytuję, że w najbliższym czasie zostanie opracowany harmonogram rzeczowo-finansowy planowanej rozbudowy oświetlenia ulicznego zawierający wszystkie postulaty mieszkańców całej gminy celem zabezpieczenia środków finansowych i ujęcia ich w planach inwestycyjnych. Pytanie moje jest zasadnicze. Czy takowy harmonogram opracowano i czy są szanse wykonania w jakim okresie tego zadania w naszej miejscowości? Czwarta interpelacja. To jest temat reklam znajdujących się na parkingu, na parkanie w zasadzie, tam przy tym parkingu koło państwa Wadas. To jest parkan bodajże Opolskiego Centrum Rehabilitacji. Reklamy te są porozrywane, dziurawe, poodrywane z mocowań, zwisają, stwarzają duży nieład i nieporządek. Prosiłbym o wystąpienie ze stosownym pismem do OCR z prośbą o ich uporządkowanie. Tego typu widoki wpływają niewątpliwie na ocenę naszego miasta, szczególnie ludzi przyjeżdżających do sanatorium. I ostatnia moje w zasadzie już pytanie, o którym mówiłem, dotyczy firmy Voidpol. Chciałbym się dowiedzieć, czy właściciel, nowy właściciel, który zakupił tę firmę, myśli o uruchomieniu jakiejkolwiek produkcji, a tym samym o zatrudnieniu jakiejkolwiek ilości osób. I jeszcze jedno pytanie, czy aktualny właściciel reguluje należne podatki za grunty i za budynki? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Udzielam głosu radnej Dominice Krasoń. Proszę bardzo. Ja chciałam zgłosić 3 interpelacje i jedno zapytanie. Pierwsza interpelacja dotyczy także drogi, ponieważ droga, która idzie od przechodu do Rzymkowic, ma dziury w sobie i te pobocza są takie dziurawe, że nawet jak się mijają auta i się wjeżdża na te pobocza, to się ledwo co przejeżdża. Druga interpelacja dotyczy poprawienia również dróg gminnych w Dobrzykowie, czyli tutaj na kolonii Starej Jamce, ponieważ tam są też duże dziury. I w Rzymkowicach na drodze do Leśniczówki. Tutaj ostatnio było załatane tutaj przez leśniczego w Rzymkowicach, ale te drogi powinny przejść taką konkretną naprawę. Tutaj przy zakupie tej równarki to bym prosiła o wybranie i porządne tutaj załatanie tych dziur. I trzecia interpelacja dotyczy wymiany żarówki albo naprawienia lampy na placu zabaw tutaj przy przedszkolu, ponieważ ona nie świeci. I zapytanie mam takie, ponieważ tutaj rodzice mnie pytali, dzieci z przedszkola, czy tutaj burmistrz już rozmawiał z konserwatorem zabytków na temat tych okien w przedszkolu i jak daleko ta sprawa jest. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, udzielam głosu radnemu Żabińskiemu. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Panie Burmistrzu, na nowo wybudowanej drodze 3 maja
Tam jest parking dla osób korzystających z przychodni. Ten parking jest chyba troszeczkę za mały, ponieważ tam w godzinach do 16 parkować nie można na pozostałej części, a często zdarza się, że tam dużo samochodów stoi. I to są przeważnie pacjenci, którzy przyjeżdżają do lekarza. W związku z tym autobusy stają na środku drogi i dzieci wysadzają pomiędzy tymi samochodami. Ja nie mówię o karaniu tych ludzi przez policję, chociaż to jest na prozokien, ale tam kawałeczek dalej jest taki parking zrobiony, on w tej chwili jest zamknięty, czy nie można było otworzyć tego parkingu i na przykład adnotację dać, że dotyczy to pacjentów, którzy przyjeżdżają do przychodni. Tam by się kilka samochodów zmieściło. To jest rzecz jedna i drugą rzecz, którą chciałbym złożyć w ramach interpelacji. Proszę o rozpatrzenie możliwości wybudowania chociażby takiego minimalnego oświetlenia na Orliku, żeby można było korzystać do dosyć późnych godzin. Tam mamy otwarte do 22, a chętnych na korzystanie z Orlika zaczyna być coraz więcej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Widać, nie ma więcej pytań, zapytań. W takim razie przechodzimy do punktu czwartego. Przystępujemy do głównej tematyki sesji. Proszę wykonawcę strategii rozwoju obszaru funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 o jej przedstawienie. Oczywiście takie zwięzłe, konkretne, jak zawsze, że tak powiem. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, słychać mnie dobrze? Dobrze. Rozumiem, że mam się streszczać, oczywiście. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowny Panie Burmistrzu, Szanowni Radni, Szanowni Goście, mam przyjemność przedstawić Państwu właśnie rezultaty prac, które dotyczyły opracowania strategii rozwoju obszaru funkcjonalnego Partnerstwa Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do roku 2030. Ale zanim to zrobię, wypadałoby, żebym się przedstawił. Nazywam się Michał Kazembek, reprezentuję konsorcjum firm i teraz będą trzy nazwy. Respublic Spółka z Warszawy, IPC, Instytut Badawczy IPC z Wrocławia oraz firma EU Consult z Gdańska. Razem ze mną jest pan Robert Loba. I we dwójkę przedstawimy trzy prezentacje. Jedna to właśnie dotyczy strategii ogólnej, druga strategii rynku pracy, a trzecia strategia rozwoju społecznego. Po mnie jeszcze będzie krótka prezentacja dotycząca strategii transportu i jeszcze kwestie dotyczące studium transportowego. Moja prezentacja ma takie główne tutaj oto punkty. Na początku dwa zdania na temat powstania Partnerstwa Nyskiego, bo w ramach tego partnerstwa ta strategia powstawała. Później przedstawię kilka zdań na temat logiki prac nad strategią, czyli w jaki sposób dochodziliśmy do tego, że ta strategia została opracowana, a było to dość długo, bo pracowaliśmy półtora roku nad tym dokumentem. Kolejna rzecz, czyli uspołecznienie prac nad strategią, bo dokument powstawał metodą partycypacyjno-ekspercką, czyli dla nas bardzo ważne było to, aby poznać Państwa opinię, aby spotkać się z mieszkańcami gminy, w każdej gminie partnerstwa, posłuchać ich, zobaczyć jakie są problemy albo jakie są propozycje rozwiązywania tych problemów. I wszystko to zostało zawarte w strategii. Dalej dwa zdania powiem o podsumowaniu diagnozy i dalej rezultaty naszych prac, czyli misja i wizja, a także cele strategiczne, które zostały zapisane w strategii, czyli to meritum. Jeszcze dwa zdania na temat projektu, ponieważ Partnerstwo Nyskie, opracowanie tych strategii było realizowane, jest cały czas w ramach konkursu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, obecnie jest to już Ministerstwo tylko i wyłącznie Rozwoju, współfinansowanego z środków mechanizmu finansowanego EOG, czyli Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli to są środki takich krajów jak Norwegia, Islandia i Liechtenstein, które za to, że skorzystają z tego wspólnego rynku europejskiego, wspierają kraje troszkę mniej rozwinięte, właśnie przekazując środki na takie różne narzędzia. Bo te strategie, które zostały opracowane, są to narzędzia, które mają służyć państwu do rozwiązywania tych wspólnych problemów. Przede wszystkim wspólnych problemów dla obszaru funkcjonalnego Partnerstwa Nyskie, a także wzmacnianiu tych atutów, które tutaj udało nam się zdiagnozować. Dobrze. Przewijam dalej. Produkty, to już mówiłem, czyli cztery strategie i studium transportowe. Przejdźmy dalej. Przyczyny powstania Partnerstwa Nyskiego. Jak zapewne Państwo wiecie, 25 marca 2013 roku została podpisana umowa partnerstwa. W ramach tego partnerstwa także uczestniczy gmina Korfantów. A dlaczego takie partnerstwa zostały zawiązane? Dlaczego taka rzecz się zaistniała? Przede wszystkim trzeba zwrócić na nową perspektywę finansową Unii Europejskiej, czyli tą perspektywę, w której już obecnie się znajdujemy na lata 2014-2020.
i Komisja Europejska, czy Unia Europejska, wskazała nam na to, żeby koncentrować środki. Czyli nie tak jak dotychczas było prowadzone pewne działania, że każda gmina robiła swoje działania i można by uzyskać było dofinansowania. Teraz to troszkę wygląda inaczej. Nie mówię, że nie ma takiej możliwości, aby gmina sama pozyskiwała środki, bo tak jest, ale Komisja Europejska wskazuje, żeby problemy rozwiązywać wspólnie. I PODO tworzy się tak zwane obszary funkcjonalne. I w ramach tych obszarów funkcjonalnych staramy się, będziecie się Państwo starali na pozyskiwanie tych środków unijnych. Między innymi, a przede wszystkim z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. I tam są też zapisy, że obszary funkcjonalne powinny być wspierane przede wszystkim. I stąd m.in. właśnie Partnerstwo Nyskie 2020 to jest obszar funkcjonalny, jeden z czterech, jak się nie mylę, w województwie opolskim. I Państwo w ramach tego obszaru będziecie się starali pozyskiwać środki na wspólne rozwiązywanie problemów dla obszaru. Tak, oprócz tego w Regionalnym Programie Województwa Opolskiego jest też, są wskazane obszary strategicznej interwencji, czyli te obszary, gdzieś szczególnie te środki powinny być przekazywane i Państwo też znajdują się właśnie w osi obszary przygraniczne, czyli jeden z obszarów, na którym leży to partnerstwo i to także można wzmacniać właśnie pozyskiwanie tych środków. O wspólnych problemach i wyzwaniach już mówiłem. Idea subregionów i obszarów funkcjonalnych także mówiłem, właśnie to jest powiązane z tą nową perspektywą unijną. Przejdźmy dalej. Jeżeli chodzi o partnerów obszaru funkcjonalnego Partnerstwa Nyskie 2020, mamy ich 17. Nie będę czytał całej nazwy, zwrócę przede wszystkim uwagę na gminę Korfantów. A tak wygląda mapa, czyli mamy trzy powiaty, powiat Nyski, powiat Głubczycki oraz powiat Prudnicki. Nie wszystkie gminy z tych powiatów wchodzą w skład partnerstwa, ale mamy także gminę Grodków, która nie należy do tych trzech powiatów, ale razem z Państwem tworzy Partnerstwo Nyskie 2020. No i teraz pokrótce przejdę do wyników naszych prac. Na początek logika prac nad strategią, czyli to, że pracowaliśmy metodą partycypacyjno-ekspercką, już wspomniałem, czyli bardzo ważne dla nas było poznanie opinii mieszkańców, poznanie opinii liderów tak zwanych lokalnych, czy także dużo żeśmy pracowali z urzędnikami. No, potem zebraliśmy pewne informacje, które na każdym etapie prac my jako eksperci zewnętrzni żeśmy przetwarzali. I pierwsza rzecz to było opracowanie diagnozy stanu obecnego, czyli robiliśmy taką fotografię stanu, spatrzyliśmy, sprawdzaliśmy, jakie są te główne problemy, jakie są główne atuty i do lutego 2015 roku taka diagnoza została opracowana. Z niej wychodziły pewne problemy, drzewa problemów tak zwane i one bezpośrednio później były przyczynkiem do powstania drzewa celów, czyli tych głównych elementów, tych głównych kierunków, które my w tej strategii wskazujemy, że warto dalej realizować. Ale oprócz tego, że mamy diagnozę stanu obecnego, czyli widzimy, jaki jest ten stan, zastanawiamy się, co chcemy zmienić, czyli określiliśmy misję i wizję, określenie stanu docelowego, czyli jak Partnerstwo Nyskie ma wyglądać w tym roku 2026 z perspektywą do roku 2030. Misja i wizja została uszczegółowiona poprzez wypracowanie wspólnych celów, a do tych celów tak zwana operacjonalizacja zostały przyporządkowane wspólne kierunki rozwoju i działania oraz priorytety. I teraz, Szanowni Państwo, przedstawię pokrótce rezultaty prac, czyli wizja, która jest zawarta w tym dokumencie strategii, brzmi następująco. Obszar funkcjonalny Partnerstwa Nyskiego 2020 to zintegrowana przestrzeń łącząca bogactwo historii z innowacyjną gospodarką, atrakcyjne i przyjazne miejsce do życia, pracy, wypoczynku i rozwoju. Proszę zwrócić tutaj uwagę na te hasła, czyli bogactwo historii i kultury, innowacyjna gospodarka, na którą się stawia obecnie przede wszystkim w tych środkach unijnych, powiązanie z inteligentnymi specjalizacjami województwa, a także atrakcyjne i przyjazne miejsce do życia, pracy, to też jest bardzo ważny element wypoczynku i rozwoju. Rozwoju jako miejsca, a także możliwości rozwoju mieszkańców tego oto obszaru. Oprócz misji, oprócz wizji mamy także misję. Misję, czyli ten główny cel, czyli to, w którą stronę chce iść partnerstwo. I wspólna misja przedstawia się następująco. Misją Partnerstwa Nyskiego 2020 jest podejmowanie wspólnych działań na rzecz zapewnienia mieszkańcom, przedsiębiorcom i osobom odwiedzającym obszar funkcjonalny usług społecznych na wysokim poziomie
odpowiednich warunków nauki, pracy i wypoczynku przy jednoczesnym, racjonalnym wykorzystaniu zasobów naturalnych i potencjału lokalnego do rozwoju innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki. Czyli stawiamy na rozwój innowacyjności i tej konkurencyjności, z jednej strony, żeby przedsiębiorcy ze sobą współpracowali, a z drugiej strony efektywnie konkurowali, a także usługi społeczne dla mieszkańców i odwiedzających, odpowiednie warunki pracy, nauki czy wypoczynku. Szanowni Państwo, w pracach nad strategią pracowaliśmy w takich trzech głównych obszarach. Te obszary, można powiedzieć, że wyczerpują tą sferę działań samorządu, czy tą sferę dla mieszkańców, i mamy obszar społeczny. Tutaj dwa cele strategiczne, za chwilę je przeczytam. Obszar zasobów i potencjałów i obszar gospodarki i rynku pracy. Jeżeli chodzi o obszar społeczny, mamy tutaj dwa cele. Pierwsze to rozwinięte usługi społeczne odpowiadające potrzebom mieszkańców. Cel numer dwa, wysoki poziom kapitału ludzkiego i społecznego. O tym kapitale jeszcze za chwileczkę dwa zdania powiem. Obszar zasobów i potencjałów, tutaj mamy rozwiniętą infrastrukturę techniczną. Dalej wzrost poziomu wykorzystania istniejących potencjałów. O tych potencjałach też zaraz jeszcze dwa zdania. I następnie obszar gospodarki i rynku pracy. Cel piąty, wysoki poziom rozwoju gospodarczego. Jak to zostało uszczegółowione? Jeżeli chodzi o cel operacyjny pierwszy w sferze społecznej, mamy tutaj takie cele operacyjne. Jeszcze powiem, że te cele operacyjne zostały, do tych celów operacyjnych zostały przypisane zadania priorytetowe, czyli takie zadania, które powinny być realizowane na początku, jako te najważniejsze. I do tych celów operacyjnych także wskazaliśmy źródła finansowania, czyli możliwość wykorzystania tych środków unijnych, czyli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, a także innych programów operacyjnych ogólnopolskich, takich jak Infrastruktura Środowisko, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój, czy dotyczącej rozwoju gospodarki, czy także możliwość wykorzystania programów transgranicznych, Polska, Czechy, czy inne. Przeczytam Państwu te cele operacyjne. 1.1. Zapewnione warunki życia odpowiadające potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców. 1.2. Wysoki poziom usług świadczonych w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców. 1.3. Rozwinięty i dostosowany do potrzeb mieszkańców system opieki i pomocy społecznej. 1.4. Zwiększony poziom dostępności i jakości oferty spędzania czasu wolnego dla mieszkańców. Dalej mamy cel strategiczny numer 2, wysoki poziom kapitału ludzkiego i społecznego. I tutaj mamy rozwinięty kapitał ludzki. Kapitał ludzki to są wszystkie te elementy, które wpływają na naszą wiedzę, na nasze umiejętności, czyli stawiamy tutaj na te elementy dotyczące możliwości nauki, nauki dostosowanej do rynku pracy, czy różnego rodzaju szkoleń, dostosowywania na przykład osób bezrobotnych do potrzeb też rynku pracy, czy kwestie w ten sposób traktowane. Dalej wysoki poziom kapitału społecznego. Kapitał społeczny to są te wszystkie więzi społeczne, na które teraz tak się też zwraca uwagę, czyli dbałość o naszą gminę, zaufanie społeczne, czy takim miernikiem kapitału społecznego jest chęć brania udziału w wyborach samorządowych, czy w wyborach parlamentarnych, prezydenckich, czy do Unii Europejskiej. Cel strategiczny numer 3, rozwinięta infrastruktura techniczna. To troszkę też nawiązuje do tego, co Państwo przed chwilą mówili, czyli tej jakości między innymi dróg, czy innej pozostałej infrastruktury. I mamy tutaj wzrost poziomu dostępu do infrastruktury technicznej, czyli sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, w niektórych miejscach obszaru funkcjonalnego także sieć gazowa. I dalej 3.2. Wzrost poziomu dostępności komunikacyjnej. Tutaj są zapisy dotyczące wspólnego transportu, a także jakości i rozwoju takiej właśnie jakości dróg. Cel strategiczny numer 4, wzrost poziomu wykorzystania istniejących potencjałów. O jakich mowa tutaj potencjałach? Wysoki poziom zachowania i wykorzystania potencjału przestrzennego. Są pewne warunki przestrzenne, unikalne, które warto zachowywać. Dalej mamy potencjał przyrodniczy, a dalej potencjał turystyczny i transgraniczny. Też wskazujemy, w jaki sposób warto te potencjały zachowywać i dalej rozwijać, czy wykorzystywać dla rozwoju. I cel strategiczny piąty, ostatni, ale nie mniej ważny, czyli wysoki poziom rozwoju gospodarczego. Tutaj mamy 6 celów strategicznych, można powiedzieć, że najwięcej. I są to wysoki poziom przedsiębiorczości, innowacyjności przedsiębiorstw, czyli tutaj zostały zapisane wszelkie działania dotyczące rozwoju przedsiębiorczości, wspierania przedsiębiorczości, czy wspierania
wprowadzenia innowacji w przedsiębiorstwach. Dalej, zwiększony poziom wykorzystania zasobów lokalnych do rozwoju gospodarki, w tym rolnictwa i przetwórstwa. 5.3 – wzrost poziomu wsparcia dla przedsiębiorców. 5.4 – wzrost poziomu kooperacji, czyli mowa o tej konkurencyjnej współpracy. Z jednej strony współpracujemy, a z drugiej strony troszkę ze sobą konkurujemy. 5.5 – niski poziom bezrobocia, czyli tutaj zostały zapisane działania dotyczące przeciwdziałania bezrobociu na obszaru funkcjonalnym. I dalej rozwinięta i spójna promocja obszaru funkcjonalnego Partnerstwo Niskie 2020. Dziękuję bardzo za uwagę. To są takie główne elementy dotyczące tej strategii. Miałem się streszczać, mam nadzieję, że wyszło dobrze. Dziękuję, bardzo dobrze wyszło oczywiście. Czy radni mają pytania bądź uwagi do przedstawionej strategii? Wiem, że się zapoznali, bo mieli materiały, także bardzo dziękuję w takim razie. Jest pytanie, proszę bardzo. Udzielam głosu Zawadzki Damian. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, państwo radni, proszę państwa. Ja tak bardziej ogólnie chciałem powiedzieć. Oczywiście wiadomo, musimy mieć strategię, żeby pozyskać środki, takie są, po prostu taka jest sytuacja. I, no i ta strategia na pewno trafnie ocenia naszą sytuację. Ona była poprzedzona właśnie badaniami dużymi, konsultacjami, także tutaj była na pewno wielka praca wykonana. Także mówię, trafnie ona pokazuje naszą sytuację, nasze zasoby, możliwości, definiuje też problemy, no i wyznacza te cele, które mamy osiągnąć jako ten nasz region tutaj. Także życzyłbym tutaj właśnie naszemu, temu całemu partnerstwu, żeby w 100% to zrealizować, co tu jest nakreślone, i żeby pozyskać tych środków jak najwięcej. Ale jeżeli chciałbym tam do tej beczki miodu dodać łyżeczkę dziegciu, to bym powiedział, że tak trochę żartem może, ale też i złośliwie lekko, że ta, widzę tutaj korelację jakby kosztów wydanych na to sporządzenie tej strategii z wielkością tego dokumentu. Tak mi się wydaje, że to ciężko będzie przebrnąć tak, żeby ktoś oddechy do dechy rzeczywiście to przez to przebrnął. Oby tak, takich osób było jak najwięcej, no i to tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze udzielam głosu radnemu Żabińskiemu. Proszę bardzo. A ja mam tu pewne obawy, ponieważ tak, mówił pan, że prace nad strategią trwały 1,5 roku i to jest strategia opracowana do 2020 roku. O rzeczach, które pan nam tutaj mówił, między innymi usługi społeczne, rozwijanie infrastruktury technicznej, na przykład kanalizacja, rozwój gospodarczy, przecież to są rzeczy, które trwają lata, to nawet nie 2, 3, 10, 12, 15 lat na przykład nad niektórymi działami się pracuje, żeby cokolwiek było. Nie sądzi pan, że do 2020 roku z tych rzeczy, które w strategii określiliście, nie zdąży się naprawdę wiele zrobić? Dziękuję. Bardzo. Ja tylko chciałem uszczegółowić, że strategia dotyczy Partnerstwa Niskiego 2020, to jest nazwa partnerstwa, a strategia jest opracowywana do roku 2026 z perspektywą do roku 2030. To jest tak zwana strategia średniookresowa, są długookresowe na dłuższy okres czasu, są strategie krótkookresowe na kilka lat, to jest tak zwana średniookresowa strategia. Pewne cele wydaje nam się, że są do osiągnięcia. Niektóre możliwe, że będzie trzeba realizować w przyszłości. Jednak zadaniem, celem tej strategii jest wyznaczenie pewnych kierunków, w którym państwo powinniście się rozwijać. To nie znaczy, że te wszystkie cele zostaną osiągnięte, ale mamy pewne kierunki. Strategia ma także zapisane tam elementy dotyczące monitoringu i ewaluacji, czyli w jaki sposób ta strategia jest realizowana, czy ona jest realizowana, czy te cele są realizowane, i tą strategię można oczywiście też zmieniać na tym podstawie. Mam nadzieję, że w miarę udzieliłem odpowiedzi. Dziękuję bardzo. Jeszcze radny Wyczkowski, proszę bardzo, udzielam głosu. Ja mam pytanie może wyprzedzające pewne rzeczy, ale ono będzie dotyczyło wszystkich obszarów strategii, które tutaj państwo przedstawiacie, a mianowicie jakie są szanse naszej gminy w pozyskaniu środków unijnych na rzecz właśnie wykonania tych wszystkich działań
dotyczących naszej gminy po prostu. Jakie są szanse? Czym się będzie kierowało? Czy ilością, nie wiem, osób zamieszkałych w gminie? Jakie kryteria tutaj będą wchodziły? Dziękuję. Ja nie jestem w stanie tak szczegółowo odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ kryteria oceny wniosków konkursowych zawsze są ogłaszane przy tym konkursie, ogłaszane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, jeżeli mówimy o RPO. Na pewno mają być dodatkowe punkty za to, że istnieje strategia, dodatkowe punkty za to, że jest to obszar funkcjonalny i dodatkowe punkty w niektórych przypadkach za to, że jest ten obszar strategicznej interwencji. Więc będą to projekty dodatkowo punktowane, tak to mogę powiedzieć. A w jaki sposób będą, ile to będzie punktów, jakie to będą kryteria oceny ofert, ciężko jest to powiedzieć. Obawiam się, że do momentu, dopóki jakiś konkurs nie jest ogłoszony, nie można tego powiedzieć jednoznacznie. Ale na pewno ten dokument, czy to, że jesteście Państwo w partnerstwie, będzie to dodatkowo punktowane. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz, proszę bardzo, radny Wyczkowski, udzielam głosu. Ja jeszcze raz zapytam, bo ja to miałem na myśli w aspekcie tych 17 miejscowości, bo jest lider. Liderem jest Nysa, jak dobrze rozumiem. I być może ona będzie dysponowała tymi środkami. I właśnie jakie my szanse mamy w rozdziale tych środków? Rozumiem. Dziękuję, proszę bardzo. Po przygotowaniu tych strategii, obecnie z tego, co się orientuję, są prace, nawet już chyba jest założone stowarzyszenie, czyli jakieś takie ciało, które ma też pozyskiwać te środki. Nasza propozycja była taka, bo akurat jest 17 partnerów i było 17 celów operacyjnych, żeby każdy samorząd wziął odpowiedzialność za jeden cel operacyjny, ale stanęło na tym, że będzie jedno wspólne ciało, które będzie pozyskiwało te środki. I to nie jest tak, że liderem jest w wypadku Nysa i Nysa pozyskuje wszystkie środki, później je rozdziela. Może być tak, że do niektórych konkursów Państwo będziecie liderem. Zależy, jakie macie Państwo główne potrzeby i wtedy na przykład decyduje. To są już wspólne rozmowy. Do niektórych konkursów możecie Państwo na przykład stawać z Nysą, do niektórych z inną gminą sąsiednią, do niektórych na przykład sami, a do niektórych razem jako całe partnerstwo. To już zależy od Państwa bezpośrednich potrzeb, czy tych najważniejszych priorytetów dotyczących gminy, na przykład wynikających z Państwa strategii lokalnej. Dziękuję bardzo. Jeszcze Pan Burmistrz chciał zabrać głos. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Tutaj ten miód mi się bardzo podobał, tutaj radnego Zawadzkiego. Ja tylko powiem, żeby się za mocno tym wszystkim w jakiś sposób nie zachłysnąć, bo strategia się kończy, partnerstwo nyskie się kończy, przejmuje to subregion południowy, czyli subregion Nyski. Nowym liderem jest powiat Nyski w naszej grupie. Fakt jest taki, że rozpoczęła to aglomeracja opolska, która zrobiła się formalną grupą i w sytuacji uzyskiwania środków z funduszy europejskich w Urzędzie Marszałkowskim było zagrożenie, że po prostu szarpną całą kwotę. Na dzień dzisiejszy aglomeracja opolska bierze 40% całego RPO. Jeżeli byśmy tego nie zrobili, przeciwwadze, to mogłoby się okazać, że ta punktacja, o której tutaj pan nie wie, bo nikt o tym nie wie, ja w ogóle się dziwię, mówi się o transzy unijnej 2014-2020, gdzie są nabory, panie Bożek, gdzie są nabory? Minęły 2 lata, jesteśmy w 2016 i pierwszy nabór, teraz wielkie krzyki, że będzie nabór na drogi w Prowie, teraz okazuje się, że będzie nabór na kanalizację, a aglomeracje, jeżeli chodzi o aglomeracje kanalizacyjne, Polska miała spełnić warunki unijne do 2015, a my robimy nabory na kanalizację w 2016. Ile zostało nam lat do robienia? 4? 3? Nie wiadomo ile. Strategia, ja nawet nie będę o tej strategii mówił, bo Państwo się napracowaliście, mamy strategię po 2000 stron i więcej. Gratuluję, jak ktoś to przeczyta i w jaki sposób to zrozumie. Szacunek z mojej strony dla firmy, która zrobiła, wygrała konkurs, który został ogłoszony przez partnerstwo nyskie. 3 lata, żeśmy się z tym zmierzyli. Żadnych jakichś koła ani młota nikt jeszcze nie wymyślił, to zostało wymyślone dawno temu. 2 wynalazki, czyli koło i siekierka. I w zasadzie nic nie ma. Wiemy, co mamy mniej więcej. Strategia na pewno nam się przyda. Czy takiej konfiguracji, to się obawiam. Po prostu to jest zrobione tylko pod kątem funduszy.
przede wszystkim tu chodzi, największe z wszystkich tych czterech programów, które są, to jest tak zwana transportowa, które gmina Korfantów może zyskać najwięcej, czyli przebudowa wszystkich przystanków, zatoczek samochodowych, transportu, bo jeżeli PKS Nyski może uzyskać 50 nowych autobusów, to będą jeździli nasi obywatele, nasze dzieciaki w nowych autobusach, to jest około 12 milionów złotych, sam tabor PKS-u spółki powiatowej. Ja cieszę się, to zachęcam radnych do pytań do Państwa, ale na pewno większość Państwa nie odpowiedzi, bo tak Pan mówi, Urząd Marszałkowski nie określił jeszcze kwestii ani naborów, ani punktacji, za co będzie. Wiem tylko tyle, że na pewno dobrze, że gmina Korfantów w tej grupie partnerów jest, bo już wiem, że gmina Kamiennik, która nie jest, ma potężne problemy, bo nie zrobiła tej strategii, tej jednej z 17, które my mamy, niechcący, nie wiem, czy wystąpiła celowo, czy nie, w każdym razie wiem, że wójt już teraz mówi o problemach, bo w zasadzie jak on złoży wniosek, to nasza punktacja, jeżeli my złożymy, czy jako gmina osobno, czy złożymy z kimkolwiek wspólnie, to my nie składamy tego gmina Korfantów, tylko subregion południowy. Nasza moc, czyli to, co mówił Bernard Byczkowski, radny, jak będzie to 150 tysięcy mieszkańców, a dotyczyć będzie powiedzmy 30, bo to dotyczy akurat takiej sytuacji, to na pewno będziemy mieli szansę wygrać, a przynajmniej konkurować z dużymi aglomeracjami opolską i kędzierzyńsko-kozielską. I nic więcej. I to robimy. Gminę to kosztowało 100 tysięcy złotych przez te 3 lata, czyli sama strategia, wykonanie jej. Państwo kończą, gdzie jest podsumowanie tego. Ja myślę, że na pewno na pytania Państwo odpowiecie, bo to robiliście. Jeżeli chodzi o te całe konsultacje społeczne, w których w większości brałem udział, powiem tak sloganem młodzieżowym, szału nie było. Było różnie, choć Państwo twierdzili, że w naszej gminie tak było super. To ja się cieszę, że ileś tam Państwa z tego skorzystało. Sami Państwo wiecie, radni, którzy w tym uczestniczyli, ile sołtysów było, ile było mieszkańców. Na ostatniej strategii transportowej w zasadzie były chyba 6 osób, czy ileś, czego Korfantowa jedna, kilka z miejscowości. No tak ważny temat, gdzie nie mamy tego transportu, narzekamy, że go nie ma, a na spotkanie naprawdę przyszło bardzo mało osób. Z różnych powodów. Ja sam zawsze twierdzę, że kiedy jechałem autobusem, to już nie pamiętam. Zawsze jeżdżę swoim transportem, ale to nie znaczy, że ten transport jest niepotrzebny, bo on jest potrzebny. Także ja tylko tyle i zachęcam radnych do pytań do Państwa. A tutaj ja dziękuję za wykonanie tej strategii już na początku, bo kawał dobrej robotyście Państwo zrobili. Ja zawsze wspominam te kanapki, które przyjechały. Proszę sobie wyobrazić catering, który przyjeżdża, sobie zdziwiony. Z Katowic przyjechał catering, dlatego że okazało się, że był tańszy niż catering na naszym terenie. Oczywiście były kanapki, jakaś woda mineralna i ty Państwo z cateringu, tych dwóch panów w takich kapeluszach bardzo ładnie, widoki siedziały tu od 8 do 22 i pilnowali, żeby nikt nie był głodny na tych spotkaniach. Potem się z tego pośmiałem, ale takie są reguły gry. Firma duża, jak Pan zaznaczył na początku, jest to konsorcjum różnych firm w różnych specjalnościach. Wiadomo, że to jest strategia, jest to potężna, tym bardziej ona w zasadzie no, 17 gmin, 4 powiaty, no to jest w zasadzie wszystkie sfery życia. No jest to ogromny dokument i w zasadzie ja by go nie przeczytał, to naprawdę, żeby go dobrze zanalizować, to brakłoby nam życia z pewnością. Ale myślę, że dobrze, że my go mamy. W większości został sfinansowany z środków unijnych. Ostatnio dostaliśmy zwrot 90 ile? Czy 70 parę tysięcy złotych, panie skarbnik? No wpłynęło. Także jest ok. Ja dziękuję, życzę powodzenia i zachęcam do dyskusji. Ja dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że radni jeszcze będą pytali przy następnych strategiach, bo jeszcze mamy kilka, także nie chciałbym, żeby się wystrzelali przy pierwszej, a potem nie było pytań do następnych prezenterów, prezenterek. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Przechodzimy zatem do głosowania. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia strategii rozwoju obszaru funkcjonalnego Partnerstwo Nyckie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku. Kto jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie ma. Dziękuję Radzie za głosowanie i stwierdzam, że wyżej wymieniona uchwała w sprawie uchwalenia strategii rozwoju obszaru funkcjonalnego Partnerstwo Nyckie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku została przez Radę przyjęta stosunkiem głosów 15 za.
Poproszę teraz wykonawcę strategii rynku pracy obszaru funkcjonalnego partnerstwo Nyckie 2020 o jej przedstawienie. Rozumiem, że ten sam pan. Proszę bardzo. Tak się składa, że także reprezentuję konsorcjum w przypadku strategii rynku pracy i pokrótce państwu przedstawię główne założenia dotyczące tej strategii. Już nie będę robił tak szczegółowego wstępu, przedstawiał partnerstwa, jego składu, bo jest ten sam skład oczywiście partnerstwa, robiliśmy dla tego samego partnerstwa strategii rynku pracy. Może tylko jeszcze przytoczę taką krótką definicję, czym jest strategia rynku pracy. Jest to scenariusz osiągania celów w sferze rynku pracy i edukacji, do których dąży wspólnota samorządowa, czyli w tym wypadku całe partnerstwo Nyskie. Pozwala to transformować sytuację obecną na tą projektowaną, czyli to, co mamy obecnie, tą fotografię stanu, patrzymy, co jest źle i zmieniamy na lepsze w przyszłości. W diagnozie strategii rynku pracy przedstawiono takie główne problemy i są to słabo rozwinięty i mało atrakcyjny rynek pracy na obszarze partnerstwa Nyskiego 2020, dalej utrudniona współpraca między partnerami, kolejna rzecz, mentalność negatywna społeczeństwa, czyli niechęć do pewnych inwestycji czasami, czy duże są też takie elementy dotyczące już bezrobocia, czy długotrwałego bezrobocia. Kolejna rzecz, kształcenie niedostosowane do potrzeb rynku pracy, niski potencjał rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego oraz brak wspólnej wizji rozwoju gospodarczego partnerstwa Nyskiego 2020. To są główne problemy i to był taka podstawa do wyjścia do tych celów, które zostały określone, ale zanim cele przedstawię, także jest wizja i misja, czyli wizja, ten stan docelowy zakłada, że obszar funkcjonalny partnerstwo Nyskie 2020 w perspektywie do 2030 roku będzie przyjaznym miejscem do życia, charakteryzującym się wysokim poziomem rozwoju gospodarczego, rozwiniętym i atrakcyjnym rynkiem pracy oraz kształceniem dostosowanym do potrzeb tego rynku. Czyli zwracamy uwagę właśnie na rynek pracy, kształcenie i wysoki poziom rozwoju gospodarczego. To są główne elementy, których dotyczy ta strategia. A misja to, misja Partnerstwa Nyskiego 2020 w obszarze rynku pracy jest podejmowanie wspólnych działań na rzecz zapewnienia odpowiednich warunków nauki i pracy i jednoczesnym racjonalne wykorzystanie posiadanych atutów do rozwoju innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki. Czyli z jednej strony odpowiednie warunki do rozwoju nauki, a z drugiej strony stawiamy na rozwój tej gospodarki innowacyjności oraz konkurencyjności. Tutaj, szanowni państwo, mamy także cele strategiczne, przypisane im cele operacyjne i wybrane najważniejsze priorytety. Ja tych priorytetów myślę, że już nie będę czytał, one są też zawarte w tym dokumencie. Rzeczywiście jeszcze odpowiem, że te dokumenty są bardzo obszerne. Do tych dokumentów też są stworzone pewne skróty. Państwo też powinni mieć jako załącznik streszczenie tego dokumentu, czyli te rzeczy najważniejsze, o których tak naprawdę ja mówię, a sam dokument taki gruby to jest tak naprawdę narzędzie. Narzędzie, które służy w tym wypadku urzędnikom do wdrażania, czy tym osobom, które będą odpowiedzialne za wdrażanie tego dokumentu, a z kolejnej strony jest to ten argument, taki gruby argument, który będzie przedkładany w województwie do Urzędu Marszałkowskiego, który mówi, zobaczcie państwo, jak żeśmy dobrze ten dokument zrobili, ile tam było poruszonych tematów, jakiego rodzaju były badania prowadzone. Jeżeli chodzi o cel strategiczny numer jeden, to jest rozwinięty i atrakcyjny rynek pracy i tutaj mamy cele operacyjne. Niski poziom bezrobocia obszaru funkcjonalnego, dalej strategiczne podejście do rozwoju rynku pracy, czyli wybranie tych branż i sektorów najważniejszych, które będą wspierane przede wszystkim, dalej zacieśnienie współpracy partnerów w rozwiązywaniu problemów rynku pracy, czyli stworzenie wspólnych programów dotyczących przeciwdziałania bezrobociu, dalej pozytywne zmiany w postawach społeczeństwu, czyli wspólna praca ze społeczeństwem, realizacja różnego rodzaju programów, projektów, które pozwolą zmienić nastawienie mieszkańców do pewnych rzeczy związanych z zatrudnieniem czy bezrobociem. Dalej mamy cel strategiczny numer dwa, kształcenie dostosowane do potrzeb rynku pracy, czyli cały cel, w którym jest mowa o tym kształceniu, bo w naszych pracach, tak jak było tam wspomniane wcześniej, stwierdzono, że to kształcenie, szczególnie kształcenie zawodowe, no nie jest dostosowane do tych wymagań rynku pracy, do tego, czego potrzebują przedsiębiorcy. No i tutaj mamy cel operacyjny 2.1, kierunki kształcenia powiązane ze zmianami na rynku pracy i cel drugi, wysoki poziom jakości kształcenia.
Czyli z jednej strony chodzi o nawiązywanie współpracy z przedsiębiorcami, tak żeby te kształcenie zawodowe było dostosowane do ich potrzeb, do ich oczekiwań, z drugiej strony, żeby osoby, które kształcą się zawodowo czy techniczne, miały miejsce odbywania prawdziwych praktyk, praktyk z prawdziwego zdarzenia. A także, żeby kierunki kształcenia były dostosowane do tego, co się obecnie dzieje do rynku, do tego, jakie jest zapotrzebowanie. Dobrze, cel strategiczny numer 3. Tutaj mamy trzy cele strategiczne, tak, jak się nie mylę. To jest cel operacji, wysoki poziom rozwoju gospodarczego, czyli stawiamy na te wsparcie dla przedsiębiorców, na rozwój gospodarki lokalnej i tu mamy rozwinięty system przyciągania do obszaru funkcjonalnego i wspierania inwestorów, czyli stawiamy na rozwój, na inwestycje, na tereny inwestycyjne, na to, żeby ci inwestorzy przychodzili nie tylko do strefy ekonomicznej specjalnej, ale także w inne miejsca, żeby były tereny uzbrojone, inwestycyjne, żeby była informacja o tych terenach, żeby też tworzyć tereny inwestycyjne nie tylko na terenie jednej gminy, ale na przykład na terenie trzech sąsiadujących ze sobą gmin, tak żeby ten teren był jak najbardziej atrakcyjny dla odbiorcy. Cel operacyjny 3.2, wzrost poziomu innowacyjności przedsiębiorstw działających na terenie obszaru funkcjonalnego. My tak dużo mówimy o tej innowacyjności, ponieważ bardzo duża część środków unijnych właśnie jest poświęcona na tą innowacyjność. To przede wszystkim tutaj przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie. 3.3, wzrost poziomu przedsiębiorczości na terenie obszaru funkcjonalnego. 3.4, opracowanie wizji rozwoju gospodarczego całego partnerstwa. 3.5, wzrost poziomu dostępności komunikacyjnej obszaru funkcjonalnego. Jak Państwo widzą, zarówno w strategii rynku pracy, jak i w strategii ogólnej jest mowa o tej komunikacji, która w ten sposób nawiązuje do tej strategii rozwoju transportu, o której za chwilkę Państwo usłyszycie więcej. To pokrótce takie najważniejsze elementy dotyczące strategii rynku pracy. Chętnie odpowiem na Państwa pytanie w zakresie tej strategii. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy radni mają zapytania bądź uwagi do przedstawionej strategii? Proszę bardzo, udzielam głosu radnemu Byczkowskiemu. Ja mam taką malutką, taką aluzję swoją, jeżeli chodzi o ten cel pierwszy, rozwinięty, atrakcyjny rynek pracy. Ja myślę, że nasz obszar, naszej gminy jest nieco w trudniejszej sytuacji, bowiem strefy ekonomiczne, które się tworzą w części tutaj województw dolnośląskiego, śląskiego, prawda, no będzie trudno tam, żeby nasi ludzie tam dojechali, powiedzmy, podzieli pracę, bo tam ta praca pewnie będzie, bo tam trzeba otworzyć zakłady pracy i są większe szanse, ale nasza gmina, podejrzewam, że będzie między młotem a kowadłem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. W pracach nad strategią także mówiliśmy o tych zagrożeniach i szansach z otoczenia, bo z jednej strony, o czym Pan mówi, no to jest zagrożenie, że tamci inwestorzy przyjdą, bo tak się dzieje. Na przykład Dolnośląska strefa ekonomiczna jest bardzo silnie i prężnie działająca, podobnie na Śląsku się to ładnie rozwija wszystko. Z drugiej strony jest to pewna szansa, jeżeli chodzi o miejsca pracy, ale w strategii przede wszystkim stawiamy na to, żeby tych inwestorów starać się tutaj przyciągać. Państwo na terenie obszaru funkcjonalnego także macie podstrefy strefy ekonomicznej specjalnej. Istnieje także pewne zainteresowanie inwestorów państwa obszarem i też chodzi o to, żeby starać się przyciągać tych inwestorów, ale co więcej i co ważne i co trzeba podkreślić, że budowanie rozwoju gospodarczego i tylko i wyłącznie inwestycjach zewnętrznych może się źle skończyć w przypadku zmiany koniunktury na rynku, więc też chodzi o to, żeby wspierać ten rozwój lokalny, małą przedsiębiorczość, innowacyjność tych lokalnych przedsiębiorstw, a także pomagać lokalnym przedsiębiorcom, żeby oni stawali się konkurencyjni na terenie całego województwa, czy niektórzy na terenie całego kraju. Dziękuję bardzo. Widzę, że nie ma pytań na tym etapie. W takim razie przechodzimy do głosowania. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia strategii rynku pracy obszaru funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku. Kto jest za podjęciem wyżej omówionej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję Radzie za głosowanie i stwierdzam, że uchwała w sprawie uchwalenia strategii rynku pracy obszaru funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku została przez Radę przyjęta stosunkiem głosów 15 za.
Proszę teraz wykonawcę strategii rozwoju społecznego obszaru funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 o jej przedstawienie. Proszę bardzo. Tak, teraz u nas mała zmiana. Przekazanie, tak, przekazuję. Dzień dobry, przywitam się oficjalnie. Robert Loba, również reprezentuje to samo konsorcjum, co przedmówca. Byliśmy wykonawcami tych trzech strategii. O strategii rozwoju społecznego opowiem ja. Postaram się, szanując Państwa czas, nie powtarzać tego, co mówił kolega. Mam nadzieję, że streszczę się jak najbardziej w mojej prezentacji, a jeśli będą Państwo chcieli poznać więcej szczegółów, to zapraszam do zadawania pytań. Wyjdziemy może, pomijając już te wszystkie wstępy na temat projektu, od tego, czym jest strategia rozwoju społecznego, jak ją zdefiniowaliśmy. W tym przypadku jest to scenariusz osiągania celów w sferze społecznej, do których dąży wspólnota samorządowa, w tym przypadku Partnerstwo Nyskie 2020. I ten właśnie dokument, ta strategia pozwala transformować sytuację obecną, czyli Anno Domini 2015-16, na projektowaną w tej perspektywie, o której rozmawialiśmy, a więc 2026, nawet 30. Wyszliśmy przy tworzeniu diagnozy od zdefiniowania obszarów problemowych, obszarów, w których ten rozwój społeczny nie postępuje tak, jak powinien. Jak Państwo widzicie, pierwszym z nich są niekorzystne tendencje demograficzne. Dotyczy to głównie starzenia się społeczeństwa, całego obszaru. Wreszcie drugie zagadnienie to wysoki poziom bezrobocia w porównaniu do reszty województwa czy kraju, a także zły stan techniczny budynków użyteczności publicznej. Mamy tutaj dwie kategorie tych budynków, a więc obiekty infrastruktury sportu, rekreacji i instytucje kultury i obiekty pomocy społecznej. Problem stanowi także nierównomierna dystrybucja, nierównomierne rozmieszczenie, a co za tym idzie dostęp do tych usług na terenie całego partnerstwa, a więc w poszczególnych gminach i powiatach. Kolejnym istotnym problemem były braki w infrastrukturze oświaty, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach. Następne zagadnienie, przedostatni z istotnych problemów, które wymieniliśmy, to niska dostępność usług medycznych i ona również jest zróżnicowana w poszczególnych gminach, a więc nie wszyscy mieszkańcy partnerstwa mogą zasięgnąć porady lekarza danej specjalności w jakiejś akceptowalnej odległości od swojego miejsca zamieszkania i też w akceptowalnym terminie oczekiwania. I wreszcie wskazali nam badani, że zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym warunki mieszkaniowe są niekorzystne. Często aspekty techniczne budynków nie spełniają ich wymagań, a co za tym idzie, jakość ich życia spada. Autorzy tutaj dokumentu pokusili się o prognozę rozwoju społecznego OFPN 2020 w tej perspektywie czasowej do 2026-30 roku, wskazując, że bardzo dużą szansą dla całego obszaru, tak jak wspominał pan burmistrz, jest wykorzystanie funduszy europejskich właśnie w ramach partnerstwa, nie aplikując samodzielnie jako gminy. Na podstawie tych wskazanych problemów zauważyliśmy, że OFPN 2020 wymaga znacznych nakładów finansowych i to na rozwój gospodarczy subregionu, który ma się przełożyć właśnie na poprawę warunków bytowych mieszkańców. Ponadto zauważyliśmy, że bardzo trudnym zagadnieniem jest zmiana mentalności, sposobu myślenia mieszkańców, co było też wspomniane przy poprzednich strategiach, a więc ciężko jest ich zaktywizować, włączyć w życie społeczne, w udział w życiu społeczności samorządowej, w udział w trzecim sektorze w formie organizacji pozarządowych. Jeśli chodzi o plus, to w kolejnym punkcie mamy sprzyjające warunki, a więc polityka
ogólnopolska powinna pomóc w tym, co sobie założyliśmy, a więc odwróceniu niekorzystnych tendencji demograficznych. Tak jak widzimy, jest tutaj pewien efekt synergii między działaniami lokalnymi i ogólnokrajowymi. I ponadto, o czym już wspominałem, jedne z kluczowych działań dotyczą gospodarki regionu, która to będzie się odbijała na jakości życia mieszkańców, oczywiście pozytywnie. Ponadto dzięki rozwojowi gospodarczemu jest też możliwość dalszego postępu i tworzenia się takiego sprzężenia zwrotnego, a więc poprawę wizerunku całego regionu jako miejsca do inwestycji, tworzenie następnych miejsc pracy i wreszcie geometryczny postęp rozwoju gospodarczego, a więc coraz większe przyrosty. W trakcie tego rozwoju jego tempo będzie wzrastać. Taka jest prognoza. Jeśli chodzi o wizję i misję, kolega prezentował je dla strategii ogólnej, strategii rynku pracy. Jeśli chodzi o zakres społeczny, są one oczywiście jak najbardziej zbieżne, natomiast skupiają się na innych zagadnieniach. Jak widzimy, wizją rozwoju społecznego OFPN 2020 jest region współpracy społeczno-gospodarczej, w którym po pierwsze istnieją optymalne warunki do rozwoju najważniejszych dla subregionu dziedzin gospodarki. Po drugie, ludzie młodzi po zakończeniu edukacji są aktywni zawodowo, pozostają w miejscu zamieszkania. Następnie działania w zakresie systemu pomocy społecznej prowadzone są w sposób efektywny i wreszcie, o czym już wspominałem przy problematycznym zagadnieniu aktywności społecznej, wizja zakłada, że mieszkańcy aktywnie partycypują w życiu społecznym całego subregionu, nie tylko działają na rzecz własnej gminy. Przełożyło się to na misję. Mamy tutaj zaprezentowaną misję działań podejmowanych w ramach Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na te lata, o których wspominałem, i jest nią tworzenie, utrzymywanie i doskonalenie warunków rozwoju społecznego na terenie OFPN 2020 przez prowadzenie wspólnych działań na rzecz rozwoju perspektyw zawodowych, poprawy warunków życiowych mieszkańców, wsparcia aktywności osób zagrożonych wykluczeniem społeczno-ekonomicznym oraz zwiększenia możliwości partycypacji społeczności lokalnej w sferze publicznej, co na każdym punkcie, w każdym miejscu podkreślamy. Podobnie jak kolega, ograniczę się przy prezentacji celów do celów strategicznych i odpowiadających im celów operacyjnych. W prezentacji mamy również wybrane priorytety, które te cele uszczegóławiają. Jeśli są Państwo ciekawi, akurat interesuje Państwa ta sfera, to zarówno we wspomnianym streszczeniu, ono jest kilkunastostronicowe, jak i w całym dokumencie, który objętością przekracza 300 stron, są wszystkie priorytety wymienione, a także jeszcze to, co mieliśmy na myśli, rozwinięte. Tak jak mówię, rozpocznę od celu strategicznego, przejdę przez operacyjne. Cel strategiczny numer jeden to ograniczone zjawisko emigracji zarobkowej wymuszonej sytuacją subregionu. Dzięki wysoko rozwiniętej przedsiębiorczości mieszkańców oraz infrastrukturze pozwalającej na wykorzystanie warunków geograficznych i dziedzictwa historyczno-kulturowego subregionu. Cel ten strategiczny ma trzy cele operacyjne. 1.1. Wystarczająca liczba oraz wysoka jakość miejsc pracy w subregionie. 1.2. To efektywne mechanizmy wsparcia osób kończących edukację, w tym promowania zachowań przedsiębiorczych i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. I ostatni to kierunki kształcenia zawodowego dostosowane do potrzeb regionalnego rynku pracy oraz zapewnione warunki do współpracy pracodawców z placówkami kształcenia zawodowego. Kolejny cel strategiczny brzmi wysoki poziom atrakcyjności społeczno-kulturowej oraz gospodarczej regionu dzięki silnemu kapitałowi społecznemu. On z kolei ma
cztery cele operacyjne, uszczegółowione znowu o priorytety, których nie będę tutaj przytaczał. Pierwszy cel operacyjny brzmi: wysoki poziom świadomości przedsiębiorców w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu oraz istniejąca przestrzeń dla aktywności środowisk biznesowych w życiu społecznym regionu. A więc są to działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, corporate social responsibility, takie nowe pojęcie, nowy trend obserwowany na świecie, w Polsce, i to też chcemy zaszczepić tutaj w regionie. Cel operacyjny 2.2 to dobrze funkcjonujące organizacje pozarządowe, w tym instytucje otoczenia biznesu, instytucje charytatywne oraz instytucje zajmujące się działalnością kulturalną, których działalność stanowi wsparcie dla działań podejmowanych przez władze samorządowe. Kolejny cel operacyjny do tego celu drugiego brzmi: wysoki poziom świadomości ekologicznej mieszkańców, a ostatni, czwarty, to wysoki poziom integracji społecznej z zaakceptowaniem pozytywnych przejawów różnorodności kulturowej i włączeniem mniejszości narodowych w miejscach ich występowania oczywiście do życia społecznego regionu. Kolejny cel strategiczny ma numerek 3 i brzmi: korzystna sytuacja demograficzna subregionu dzięki skutecznym mechanizmom wsparcia rodzin w procesie wychowania i socjalizacji. Przypisane są mu ponownie 4 cele operacyjne. 3.1. Rozbudowana infrastruktura opieki nad dziećmi, szeroki zakres usług wspierających aktywność zawodową rodziców. Kolejny to dobre warunki życia rodzin dzięki funkcjonującemu efektywnemu systemowi wsparcia. Przedostatni brzmi: większa liczba osób planujących założenie rodziny oraz podejmujących decyzje o potomstwie dzięki istniejącym mechanizmom wsparcia rodzin z małymi dziećmi. A ostatni to rozwinięta infrastruktura oświaty i poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz przedszkolnego. Kolejny slajd przedstawia przypisane celowi strategicznemu czwartemu cele operacyjne, ponownie 4. Cel strategiczny nadrzędny brzmi: wysoki poziom jakości życia osób z grup o zwiększonym ryzyku wykluczenia społeczno-ekonomicznego, w szczególności osób starszych oraz niepełnosprawnych. Pierwszy cel operacyjny, który służy jego osiągnięciu, to wysoki poziom aktywności społecznej osób starszych, niepełnosprawnych oraz bezrobotnych dzięki szerokiemu zakresowi oferty wsparcia tych grup. Kolejny to rozwinięta gospodarka senioralna dzięki istnieniu systemu usług i dóbr ukierunkowanych na zaspokojenie potrzeb konsumpcyjnych, bytowych i zdrowotnych osób starszych. Przedostatni brzmi: wysoki poziom aktywności zawodowej osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób w wieku 45-50+, oraz osób niepełnosprawnych dzięki integralności potrzeb społecznych i potrzeb rynku pracy. A ostatni to rozwinięta infrastruktura pomocy społecznej, w tym dobra dostępność usług z zakresu pomocy psychologicznej, prawnej oraz terapeutycznej. Myślę, że tutaj skończę swoją prezentację. Mają Państwo krótkie podsumowanie, a ja zaprezentuję znajdujące się w tych łezkach najważniejsze obszary interwencji w ramach Strategii Rozwoju Społecznego OFPN 2020. Proszę jeszcze o chwilę cierpliwości. Po tym slajdzie już będzie miejsce na pytania, bo słyszę głosy z sali, to na pewno chęć zadania pytań. A więc tak. Te obszary to zwiększenie konkurencyjności subregionu i poprawa sytuacji gospodarczej. Drugi na zielonym tle: zwiększenie kapitału społecznego subregionu poprzez integrację działalności społeczności lokalnej. Przedostatni to przeciwdziałanie wykluczeniu społeczno-ekonomicznemu i przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom demograficznym. Mam nadzieję, że zmieściłem się w limicie czasu, który Państwo mi przyznali. Teraz zapraszam do pytań. Dziękuję bardzo. Czy radni mają pytania bądź uwagi do przedstawionej strategii rozwoju społecznego? Na pewno było dogłębnie. Także myślę, że chyba boją się pytać, za bardzo dobrze Pan przygotowany jest, i ja myślę, że nie chcą zadawać pytań. Tym bardziej, że program był udostępniony radnym. Bardzo dziękuję, bo widzę, że
Bardzo krótko było, bardzo treściwie, to dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia strategii rozwoju społecznego obszaru funkcjonalnego Partnerstwo Nyckie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku. Kto jest za podjęciem wyżej wymienionej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Nie ma. Dziękuję Radzie za głosowanie i stwierdzam, że uchwała w sprawie uchwalenia strategii rozwoju społecznego obszaru funkcjonalnego Partnerstwo Nyckie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku została przez Radę przyjęta stosunkiem głosów 15 za. Poproszę teraz wykonawcę strategii rozwoju transportu Partnerstwo Nyckie 2020 o jej przedstawienie. Rozumiem, że pani będzie prezentowała, tak? Proszę bardzo, zapraszam do prezentacji. Ja reprezentuję wykonawcę strategii rozwoju transportu firmę Kolek Consulting z Katowic. Oczywiście wszystko, co powiedzieli moi przedmówcy odnośnie sposobu tworzenia strategii, obszaru działania. Ja oczywiście tych elementów nie będę powielać, bo z racji tego, że strategia jest czwartą strategią tematyczną, zasady konstrukcji i tworzenia tej strategii były analogiczne, więc ja przejdę do opisu części strategicznej, czyli tak naprawdę do tego, co między innymi gmina Korfantów może osiągnąć dzięki współpracy w ramach partnerstwa. Tutaj na tym slajdzie widzą Państwo misję, czyli drogę, którą powinno pójść partnerstwo nyskie, aby system transportowy obszaru był spójny, bezpieczny, gwarantował komunikację na poziomie gmina, powiat, miasto wojewódzkie, w tym wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym. I tutaj misją dokumentu jest aktywizacja wszystkich podmiotów funkcjonujących w sektorze transportu na obszarze partnerstwa nyskiego do podejmowania działań, które zapewnią, że system transportowy będzie całkowicie dostosowany do poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, a więc zapewni płynne przemieszczanie się osób, pojazdów, w tym również towarów, usług. Zakładamy, że realizacja strategii transportowej spowoduje, że system transportowy obszaru będzie prorozwojowy, nowoczesny, spójny wewnętrznie oraz otwarty na zewnątrz. To jest to, o czym mówiłam, czyli tak naprawdę zagwarantowana zostanie dostępność komunikacji publicznej na tych strategicznych szczeblach, czyli gmina, powiat, miasto wojewódzkie będzie bezpieczny, prośrodowiskowy, integrujący. Celem głównym strategii jest optymalizacja funkcjonowania systemu transportu publicznego, tak aby mieszkańcy mogli zaspokoić popyt na transport publiczny na poziomie adekwatnym do zgłaszanego zapotrzebowania. To jest tak naprawdę pierwsza płaszczyzna, którą diagnozowaliśmy w ramach opracowania strategii, czyli to jest transport publiczny. Następną płaszczyzną jest transport samochodowy, sieć dróg i w ramach rozwoju sieci drogowej tutaj celem głównym jest zapewnienie wydolnego systemu transportu drogowego, który będzie przepustowy, zapewni dostęp do terenów mieszkaniowych oraz inwestycyjnych, czyli to, o czym mówili przedmówcy, żeby tutaj rozwijać obszar, również stwarzać strefy ekonomiczne, czyli tak naprawdę ten system transportowy ma iść w parze z rozwojem społeczno-gospodarczym obszaru, zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom oraz powinien być wyposażony w wystarczającą ilość miejsc parkingowych, o czym wcześniej też tutaj Państwo rozmawiali i zgłaszali pewne problemy, które obserwujecie również na terenie swojej gminy, oraz płaszczyzna trzecia, czyli infrastruktura pieszo-rowerowa, czyli tak naprawdę wyposażenie, wybudowanie tej infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie partnerstwa nyskiego.
to jest również element wspierający rozwój branży turystycznej regionu. Realizacja celów strategicznych tak naprawdę przyczyni się do osiągnięcia celu głównego, osiągnięcia zakładanej misji i wizji. Tak jak mówiłam, cele strategiczne zostały opracowane dla trzech płaszczyzn. Pierwszą płaszczyzną jest transport publiczny, czyli podniesienie jakości i dostępności transportu publicznego na terenie OFPN. Cel drugi dotyczący infrastruktury drogowej to stworzenie spójnej i bezpiecznej sieci drogowej na terenie partnerstwa. Płaszczyzna trzecia, stworzenie spójnej infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie partnerstwa nyskiego. Kierunki działań, czyli cele operacyjne w ramach transportu publicznego to stworzenie spójnej sieci transportu publicznego, między innymi utworzenie nowych tras przejazdu, dopasowanie rozkładów jazdy do potrzeb mieszkańców. Następny cel, poprawa jakości oraz dostępności usług w transporcie publicznym. Działanie trzecie, stworzenie atrakcyjnych połączeń multimodalnych przez budowę centrów przesiadkowych wraz z parkingami Park and Ride oraz Bike and Ride. I to działanie tak naprawdę jest przewidziane dla dużych ośrodków, czyli między innymi dla Nysy i Prudnika. Kierunek czwarty, ograniczenie emisji dwutlenku węgla poprzez zakup niskoemisyjnego taboru i tak naprawdę to działanie jest dedykowane dla PKS-u Nyskiego, o czym wspominał pan burmistrz. W ramach płaszczyzny drugiej, czyli sieci drogowej, tu również mamy trzy kierunki. Jest to poprawa jakości systemu drogowego, poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach, zwiększenie ilości miejsc parkingowych, a w ramach płaszczyzny trzeciej, jakiej jest infrastruktura pieszo-rowerowa, tutaj mamy dwa kierunki, stworzenie spójnego systemu oznakowanych ciągów pieszo-rowerowych oraz poprawa bezpieczeństwa w poruszaniu się pieszo oraz rowerem w miejscowościach pozbawionych ciągów pieszo-rowerowych, czyli tak naprawdę głównie na obszarach wiejskich, poza obszarami zabudowanymi. I to tak naprawdę ta logika, to jest logika, którą kieruje się strategia dla całego obszaru i w ramach tych trzech strategicznych pól zostały opracowane zadania inwestycyjne dla każdego z partnerów. Teraz przedstawię te zadania inwestycyjne, które zostały przewidziane i uzgodnione wspólnie z państwem, z mieszkańcami, z radnymi, z sołtysami, z władzami na przeprowadzanych konsultacjach społecznych. I ja już tutaj słowem wstępu powiem, że jak sami państwo zobaczycie, część zaproponowanych inwestycji jest bardzo szczegółowa, a część tak naprawdę jest bardzo enigmatyczna i bardzo hasłowa. I w przypadku tych inwestycji hasłowych to zadanie jest celowe, gdyż państwo, jak zostaną ogłoszone konkursy, sami zdecydujecie, który ciąg pieszo-rowerowy będą państwo chcieli zgłosić w ramach danego konkursu. Oczywiście cały materiał wynikowy, gdzie tutaj wspólnie z mieszkańcami analizowaliśmy, jak państwo doskonale pamiętacie, analizowaliśmy stan dróg. Mieszkańcy wypisywali odcinki, które charakteryzują się złą nawierzchnią, gdzie nie ma chodników, gdzie nie ma poboczy, gdzie występuje problem braku miejsc. Ten materiał oczywiście został zgromadzony, został opracowany, został przekazany, więc jest to materiał, z którym jeszcze państwo mogą, do którego mogą państwo wrócić i w ramach przyszłych konkursów tutaj zdecydować, które tak naprawdę miejsca potrzebują wsparcia priorytetowo. Jeżeli chodzi o transport publiczny, o wsparcie transportu publicznego na terenie gminy Korfantów, tutaj takim kierunkiem, działaniem wiodącym jest budowa zatok autobusowych z uspójnieniem ciągów pieszych. To jest akurat działanie inwestycyjne hasłowe. Tutaj państwo sami we wniosku zdecydujecie dokładnie, które zatoki, w których sołectwach, w których miejscowościach wymagają interwencji. Jeżeli chodzi o inwestycje w ramach sieci drogowej, to są najbardziej skonkretyzowane inwestycje i tak naprawdę tutaj, jak opracowywaliśmy te elementy, to powiem szczerze, że tutaj
u Państwa było głośno, było bardzo wiele propozycji. To są te wskazania, te inwestycje, te drogi, które priorytetowo powinny zostać uwzględnione. Jest to tak, remont drogi powiatowej Gryżów-Jagielnica, remont dróg wojewódzkich wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Opolskiej i Wyzwolenia w gminie Korfantów, remont dróg powiatowych na terenie gminy Korfantów jako inwestycja ogólna, remont dróg gminnych na terenie gminy Korfantów również inwestycja o charakterze ogólnym, przebudowa niebezpiecznych skrzyżowań na terenie gminy Korfantów również inwestycja hasłowa oraz budowa nowych miejsc parkingowych w gminie Korfantów również inwestycja hasłowa do zdecydowania, doprecyzowania później. A w ramach celu trzeciego, czyli rozwój infrastruktury pieszo-rowerowej, jest to budowa ścieżek o charakterze rekreacyjnym na terenie gminy Korfantów. Tak jak mówiłam, cała ta logika w podziale na trzy cele, każdy z partnerów został, opracowaliśmy listę projektów dla każdego z partnerów w ramach tych trzech płaszczyzn, więc tak naprawdę ilość zgłoszonych projektów jest przeogromna, dlatego przygotowaliśmy jeszcze rangi projektów i z analizy tak naprawdę wyszło nam, że projekty związane z transportem publicznym charakteryzują się najlepszymi wskaźnikami i tak naprawdę to one powinny być realizowane w pierwszej kolejności. Jest to również zgodne i spójne z przyjętą polityką Komisji Europejskiej, która właśnie duży nacisk kładzie na rozwój transportu publicznego, wymianę taboru, tak naprawdę, żeby ograniczyć tutaj niską emisję i trochę zmienić nasze zachowania komunikacyjne. Dziękuję za uwagę. Czekam na jakieś pytania, sugestie, jestem gotowa Państwu odpowiedzieć. Dziękuję bardzo. Czy radni mają jakieś zapytania do tej prezentacji strategii rozwoju transportowego? Nie widzę. Dziękuję w takim razie. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem wyżej wymienionej strategii rozwoju transportu? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie ma. Dziękuję Radzie za głosowanie i stwierdzam, że uchwała w sprawie uchwalenia strategii rozwoju transportu obszaru funkcjonalnego Partnerstwo Myckie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku została przez Radę przyjęta stosunkiem głosów 15 za. Proszę obecnie wykonawcę koncepcji zintegrowanego transportu publicznego dla obszaru Partnerstwo Myckie 2020 o jej przedstawienie. Rozumiem, że pani będzie tak prezentowała. Tak. Proszę bardzo, udzielam głosu, zapraszam. Proszę o chwileczkę tylko możliwości zgrania prezentacji i uruchomienia jej. Ja może gwoli wstępu dodam, że jestem przedstawicielem firm projektowych, które działają tutaj na Opolszczyźnie. Jestem architektem, który pracował również nad stworzeniem koncepcji transportu. My pracowaliśmy w 14 gminach na terenie trzech powiatów, które weszły do partnerstwa i na terenie tego jednego powiatu, który do partnerstwa nie wszedł. I już sekundkę. My tak naprawdę pracowaliśmy już z konkretną materią, rozwiązywaliśmy konkretne programy, tak naprawdę problemy, które Państwo w strategiach nam wskazali i oczywiście na podstawie tych strategii również przygotowaliśmy nasz materiał, z którym Państwo radni i Państwo zaproszeni goście mogliście się wcześniej zapoznać. Przepraszam bardzo, ale coś tutaj mam problem z uruchomieniem prezentacji. W każdym razie nasz dokument obejmował przygotowanie w dwóch głównych centrów przesiadkowych, które znajdowały się w Nysie i Prudniku. Jak już wcześniej mówiłam, tu jest przedstawiony na grafie zakres gmin, w których pracowaliśmy. W wielu z tych gmin tak naprawdę mieliśmy obiekty kubaturowe do zinwentaryzowania, także ogrom pracy, który nas czekał, opierał się również na przygotowaniu inwentaryzacji, podkładów mapowych, z których tak naprawdę mogliśmy wyjść, żeby później opracować materiały, które Państwu przekazaliśmy.
Jeżeli chodzi o zakres rzeczowy naszej koncepcji, to przede wszystkim budowa dwóch węzłów przesiadkowych w Nysie i Prudniku, przebudowa dworców autobusowych w Branicach, Głuchołazach, Głubczycach, Grodkowie, Odmuchowie, Paczkowie, Prudniku i Skoroszycach, jak również budowa wiat przystankowych montowanych lub budowanych od podstaw na terenach miejskich i wiejskich. Przygotowywaliśmy również analizy stanu technicznego ciągów komunikacyjnych, jak również koncepcję, jak dostosować drogi dojazdowe, drogi rowerowe, ciągi piesze, parkingi, zieleń i pozostałe elementy małej architektury do tego, żeby spełniały one wymagania użytkowników. Jeżeli chodzi o centrum przesiadkowe w Nysie, ja będę musiała powiedzieć tak naprawdę o całym zakresie, ponieważ Państwo uchwałą cały zakres naszego dokumentu przyjmują, także proszę się nie cierpliwić, że mówię nie tylko o Korfantowie. Jeżeli chodzi o Nysę, to tak naprawdę pracowaliśmy z całym obszarem wokół dworca PKP i dworca PKS. Zaproponowaliśmy zupełnie inne zagospodarowanie niż w tej chwili ma ono miejsce, proponując naprzeciwko dworca PKP nową wiatę przystankową, która by obsługiwała tak naprawdę dworzec PKS. Dodatkowo proponowaliśmy również modernizację budynku. Tutaj Państwo widzą wizualizację proponowanych rozwiązań. Na pierwszym planie widzimy właśnie wiatę przystankową dla nowego PKS-u. W drugim planie widzimy istniejący budynek PKP. Po rozbudowaniu dodatkowo wprowadziliśmy nowe ciągi piesze, nowe ciągi rowerowe, wiaty przystankowe, parking dla samochodów osobowych i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o drugie centrum przesiadkowe, zlokalizowane ono było w Prudniku, również pracowaliśmy z budynkiem dworca PKP i analogicznie zaproponowaliśmy bardzo podobne rozwiązanie po to, żeby tak naprawdę użytkownikom również wpoić, że pracujemy na jednym obszarze i takie również były założenia wstępne do koncepcji, że ta identyfikacja wizualna ma być spójna i czytelna dla całego obszaru. Oprócz dworca kolejowego i centrum przesiadkowego w Prudniku, którego wizualizację zaraz zaprezentuję, czyli znowu mamy bryłę istniejącego dworca, tutaj dodatkowo interesującego ze względu na swoją wartość historyczną i konserwatorską. Zaproponowaliśmy właśnie tę wiatę przystankową na pierwszym planie, która kształtowała się właśnie w taki sposób z innych ujęć. Oprócz właśnie tego dworca pracowaliśmy w Prudniku również z dworcem autobusowym, który jak pewnie część z Państwa wie, znajduje się w centrum miasta, jest dosyć kolizyjnej lokalizacji, jeżeli chodzi o komunikację autobusów, które wjeżdżają i wyjeżdżają, blokując przy tym ruch w centrum miasta, więc zaproponowaliśmy zupełnie inne rozwiązanie komunikacyjne akurat w tej strefie. Jeżeli chodzi o pozostałe punkty, z którymi pracowaliśmy, ponieważ te dwa główne centra przesiadkowe znajdowały się w Nysie i Prudniku, pracowaliśmy również z punktem przesiadkowym w Głubczycach. Dlaczego punktem przesiadkowym, a nie centrum? A właśnie dlatego, że w Głubczycach niestety nie mamy dworca PKP, komunikacja kolejowa się z Głubczyc wycofała, miasto ma w planie przywrócenie częściowe takiej komunikacji, ale na tym etapie działają jedynie autobusy, które będą wspomagane tutaj dodatkowo ścieżkami rowerowymi, które zaproponowaliśmy w tym rozwiązaniu, jak również parkingami i pozostałymi obiektami służącymi do obsługi tego założenia. Tutaj wizualizację obiektu. Oprócz tak naprawdę dokumentacji związanej właśnie z dworcem PKS-u w Głubczycach, dodatkowo wykonaliśmy również inwentaryzację zabytkowego dworca PKP, który jest zlokalizowany w sąsiedztwie i wydaje nam się, jakby oceniliśmy to w trakcie pracy nad całym zagadnieniem, że jest obiektem, który naprawdę ma dużą wartość i powinien zostać później przez władze miasta w
wciągnięty do całej realizacji. Obecnie niestety w prywatnych rękach. Prócz tych obiektów, o których mówiłam, pracowaliśmy w powiecie nyskim z Głuchołazami i z dworcem, który zlokalizowany jest w centrum miasta. I tam też zaproponowaliśmy i rozwiązaliśmy tak naprawdę kłopotliwą kwestię komunikacji pomiędzy peronem, gdzie znajduje się budynek, a peronem górnym, na którym zatrzymują się pociągi na przykład relacji z Czechami. Oprócz tego pracowaliśmy również z Otmuchowem, gdzie zaproponowaliśmy nowy budynek dworca PKS. Jeżeli chodzi o waszą gminę, to tak naprawdę pracowaliśmy głównie z zatokami przystankowymi i z wiatami przystankowymi. Jeżeli chodzi o kształtowanie się tych wiat przystankowych i tych zatok, to one znajdowały się w różnych lokalizacjach, jak na prostej, tak na łuku wewnętrznym czy na łuku zewnętrznym. Zawsze były wyposażone w peron dla przyjezdnych, wiatę i właśnie tą zatokę, gdzie ten autobus mógł się zatrzymać, co później nie blokowało ruchu w kierunku przeciwnym. Jeżeli chodzi o propozycje wiat przystankowych, to akurat jedna z zaproponowanych przez nas wiat przystankowa. Tutaj inna z kolei zlokalizowana już w obszarach podmiejskich, niezurbanizowanych. A tu z kolei wiata, która proponowała wykorzystanie energii słonecznej, jak również doświetlenie światłem dziennych podróżnych, co w okresie jesienno-zimowym miało dodatkowo wzbogacać to rozwiązanie. Konkretnie w gminie Korfantów pracowaliśmy z zatokami autobusowymi w miejscowości Rączka, Przydroże Wielkie, Przydroże Małe, Ścinawa Mała, Ścinawa Nyska, Węża, Gryżów, Myszowice, Wielkie Łąki, Włostowa, Kuźnica Ligocka, Rzymkowice, Stara Jamka, Piechocice, Puszyna i Borek. Jeżeli chodzi o zakres, to właśnie państwo w zleceniu dla nas określili miejsca, w których te zatoki mielibyśmy lokalizować, więc już uprzedzam pytania, ponieważ na konsultacjach społecznych również one padały. Ja ze swojej strony dziękuję bardzo za uwagę i jeżeli państwo mają jakieś pytania, to chętnie odpowiem. Dziękuję bardzo. Czy radni mają zapytania do przedstawionego dokumentu? Proszę bardzo, udzielam głosu radnemu Piotr Gacek. Ja mam tylko wątpliwości, jeżeli chodzi o to centrum przesiadkowe w Prudniku naprzeciwko dworca PKS-u, bo ile, czy to nie są pieniądze wyrzucone w błoto, bo ile się orientuję, tam na razie kolej nie funkcjonuje i nie wiem, jakie są wizję tej kolei tam i czy tam by nie wystarczyła tylko na przykład wiata przystankowa, a nie jakieś budowanie centrum przesiadkowego. Już panu odpowiadam. Oczywiście zakres był również konsultowany z gminą Prudnik, jak również ze starostwem prudnickim i problem polegał na tym, że oni tak naprawdę mają ogromny niepokój związany ze spółką Arriva, która w tej chwili działa w centrum miasta. Obiekt jest nieprzystosowany tak naprawdę dla podróżnych. Z naszych oględzin stwarza on niebezpieczeństwo dla użytkowników. Spółka Arriva w ogóle nas nie wpuściła na teren, jeżeli chodzi o zinwentaryzowanie obiektu. I miasto ma taki pomysł, żeby ciężar tego transportu przenieść właśnie w obszary dworca PKP, które miałyby być skomunikowane z centrum miasta na zasadzie ruchu wahadłowego, na przykład busów lub autobusów, które, jak pan pewnie wie, dwie linie autobusów miejskich w Prudniku funkcjonują. Więc wykonywaliśmy ten projekt na życzenie i tak naprawdę w konsultacji z władzami miasta, które mają w planie przejąć budynek PKP, który obecnie nie należy do nich i takie centrum właśnie w tym miejscu stworzyć. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej pytań. W takim razie bardzo dziękuję za prezentację. Jeszcze dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez gminę Korfantów koncepcji zintegrowanego transportu publicznego dla obszaru funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020. Kto jest za podjęciem wyżej wymienionej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał?
Nie widzę. Dziękuję Radzie za głosowanie i stwierdzam, że uchwała została przyjęta przez Radę stosunkiem głosów 15 za. Przechodzimy zatem do 20-minutowej przerwy. Ogłaszam 20-minutową przerwę w obradach sesji Rady Miejskiej w Korfantowie. Dziękuję.